Theodore Roosevelt, były prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział kiedyś takie angielskie słowa: Comparison is the fifth of joy. Mhm. Czyli, tłumacząc na polski, porównywanie się jest złodziejem szczęścia. Coś tak. takiego prowadzi do deprywacji relatywnej, czyli uczucia, że inni mają lepiej niż ty. Nie wiem, czy o tym mhm. wiedziałeś, Bartku. Eee... Słyszę, że nie wiedziałeś. Więc nie. powiem ci, że taka deprywacja relatywna. Według badań Uniwersytetu Wschodniej Anglii w Norwich prowadzi znowu do gniewu i depresji. O! A te, do, do, do gniewu i depresji prowadził. Tak, a wyobraź sobie, <grym> że te potrafią doprowadzić do narkotyków i hazardu. De, Czyli wszystkich de. tych tematów, których dotykaliśmy do tej pory w naszej audycji wielka... społeczno-ekonomicznej, banter-banter. I to no sprawia, że zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem gniew i depresja nie są. Aspektami naszych, naszego charakteru. Mm. Dodatkowo wiesz dobrze, że aspektem mojego przynajmniej charakteru, jako że jestem panem biznesmenem, jest mm -hmm. to, że czasem muszę pokombinować, wiesz, tak. pomyśleć, jak tutaj oszukać ten, to polskie państwo, żeby nie płacić podatków. Dokładnie, co jest nie tylko Twoim y, przyjemnością, ale też obowiązkiem. I tak naprawdę jedynym celem w życiu, żeby to polskie głupie, ścierwopisowskie pieniądze. Dokładnie nie tak. Cytując pana Zbigniewa Stonogę, jeden z jego tweetów, popularnych w mojej głowie, przynajmniej w moim świecie przeżyć, to jest jebana polska, kurwa, że ruskie napadli, pierwszy będę kolaborował. <ścoughs> Mam to wytatuowane na plecach. No, ale wracając do mojego biznesmenstwa i oszukiwania polskiego państwa, to czasem sobie wejdę w ten polski internet, który, od mm. którego tak stronie, jak czy zresztą często powtarzam, em, właśnie poszukać trików o tym, jak, jak kraść. No, i trafiłem na taki poradnik, jak kraść. A na dole tego poradnika był, okazało się, że jest jakby taka notka biograficzna autora. Ten poradnik to był prawdopodobnie content, tak zwany, który znamy i mm -hmm. na który plujemy dość mocno też. Um, no i ten autor to był taki długowłosy, uśmiechnięty człowiek. I tam w tej notce było napisane, że ten autor robi coś w polskim internecie. Więc kliknąłem sobie tam w niego i w jego imię, i okazało się, że zalew wyobraź sobie, jest więcej takich typów jak my, co siedzą i pierdolą naprzeciwko Ej. siebie w polskim What? internecie. Przecież myśmy to wymyślili. No ale jak no wiem, jest? no i po, poza tym słuchaj, no jest apokalipsa podcastów, prawda? Z 2018 mm -hmm. roku, którą tylko my przeżyliśmy najwyraźniej. I zaczynam myśleć, zaczynam myśleć, że my jesteśmy trochę jak John Goodman w bunkrze Gruby. w Cloverfield A, Lane. Dobra. Czyli wiesz, tak, tutaj tak. porwaliśmy porwaliśmy Elizabeth Winstead Myślimy, że świat się skończył, a tak naprawdę wystarczy zrobić, hop, siub, wiesz, po trzy schodki wyskoczyć, w, otworzyć lufcik, popatrzeć, a tam rozpościera się wielki, nieskończony świat podcastów. Pełno Ale subskrybentów. zaraz, zaraz, zaraz. Pełno to jest, promocji. To nie jest dobra. To nie jest dobra paralela, bo John Goodman w tym filmie nie twierdził, że świat się skończył, tylko że świat opanowały wielkie potwory i pod, pod blokiem się napierdalają magowie. Tak twierdził. I. I miał rację, bo, no, bo tak a, było. To, to taka apokalipsa trochę, nie? No i była ta apokalipsa. I to myśmy jesteśmy bardziej... Jesteśmy jak John Goodman, masz rację. W znaczeniu takim, nie wychodźcie. Nie wychodziliśmy, bo się baliśmy, że świat opanowały potwory. I wychodzimy, e, tylko za węgła, żeśmy wystawili koniuszek nosa. I co czujemy? W tym koniuszku nosa? Gówno. Bo rzeczywiście... Jebie gównem ze wszystkich podcastów od lewa do prawa. I no my tak jesteśmy było. też trochę jak John Goodman na takiej zasadzie, że wszyscy na nas patrzą i mówią jakim cudem oni jeszcze żyją. Aha, bo no właśnie, szczerze tak. mówiąc jak oglądałem Planes, Cars and Automobiles, to już, te, chociaż nie tam był John Candy, przepraszam. Przepraszam. <noise> też, już jak oglądałem Rosanne. Tak. A nie, czekaj, kiedy znowu znowu oglądałem... przepraszam. Jeżeli jak oglądałem sketch z You're gonna live by, in the van by the river. A nie, to Chris Farley, przepraszam. E, Jakich jeszcze Grubasów znamy popularnych? Którzy żyją. Zaskakująco, jeszcze żyją. Tak, ja, o, Jak oglądałem Big Lebowski. To już wtedy myślałem, kurde, John Goodman, taki dobry aktor. Ciekawe, kiedy tak. wiesz, kiedy go stracimy przez to, że no niestety, no ale no, no, no ma nadwagę, a jak wiemy, jest to cecha ludzi z nadwagą, że nie żyją jakoś przesadnie długo. W ogóle. No a, niestety, no, taka tak. smutna, smutna kolej rzeczy. No ale nie tak. nieważne. Ale wiesz, co już to, że ty fat z yy, zmarłych grubasów, to jest już takie niemiłe. Jak co? można nie... w ogóle. Fatrzejmować kogoś, kto nie żyje w ogóle. Ja nie fatrzejmuję ty... nikogo. Ja po prostu stwierdzam Słuchaj. jakby fakty, tak? Ja niech sobie będzie gruby fakty. i no chcę, chce, proszę fakty. bardzo. no Jakby nie wiem, Zawsze zastanawiam tak się mówię. czasem nawet nad tym, czy John Goodman. Jakby nie straciłby czegoś, jakby nie był taki gruby. O nie teraz Zawsze. skinny shaming. Fakt. Skinny skinny być kancla po prostu w dzisiejszych czasach. No ja nie wiem. Właśnie ty jesteś taki z Kim że yy, King yy, ten faktrzejmujesz grubasów, albo że oni yy, się czują zdrowo, będąc martwymi. Co ty na to? Ha? I co ty na to teraz? I ja nie mam mówisz nic, o ty... tak. nie, nie wiem, co mam powiedzieć na to. Nie mam nie, nie mam po prostu dobrej odpowiedzi na to. Poza jeżeli tym, poza tym, odpowiem że... jak, tak, jak prawnik Kardashian, if it won't fit, you have to acquit. Quit. <noise> dokładnie. To dokładnie dotyczy tak. osób grubych po prostu. Jeżeli się nie mieszczą, you have to acquit. A to, to, to chodziło o, o to, że jeżeli się nie mieszczą na tej, na mównicy, tam gdzie się składa tak, zeznania. Tak. Musimy w sądzie dla uncle. zwierząt, kurwa, gdzie, tam, gdzie, gdzie zeznawał hipopotam, jak człowieka zjadł. Jezu. Anku, no Ja uncle jako osoba lada. chorobliwie chuda myślę, że mam prawo, jakby, to jest, bo to, dwa, ja jestem po drugiej stronie tego spektrum, więc... Dokładnie. Znaczy nie mam że nie jest to związany z żadną chorobą, tylko z moim lenistwem i złym odżywianiem się i złą dietą, więc... Nieważne, nieważne, nieważne. Słuchaj, całe te eksploracje sprowadziły mnie do tego, że zacząłem sobie myśleć, kurde, wiesz, jak tutaj. Jaki jest przepis na sukces w tym polskim internecie, mm -hmm. nie? skoro my tak. tutaj jesteśmy? Nie? Czy, czy wiesz, może powinniśmy nazwać audycję po polsku na przykład, albo przynajmniej e, tam Kasper Bartek Show na żywo, czy może tak. powinniśmy, przynajmniej wiesz, w tytułach zacząć zawierać? Ktoś ostatnio sugerował to też w komentarzach i uważam, że była to dobra sugestia. Wiesz, napisać o co chodzi, a nie pisać Banter, Banter, Volume 59 i czasem Pracy. jeszcze jakiś dłuższy tekst po angielsku, prawda? Jakoś zasięgów tym nie zdobędziemy, mimo wszystkich całego engage, engagementu i, i zasięgowania, które tak. nasi cudowni słuchacze zapewniają nam za pomocą komentarzy, których mamy w, w zaskakująco dużo. Potem Zgadza pomyślałem się. sobie, kurde, może trzeba wiesz, pofarbować włosy na jakiś taki neonowy kolor, jak ninia. E, tak. Albo nosić różową bluzę PlayStation, albo skumać się z kimś jakimś super popularnym, co na przykład robi karierę muzyczną, albo pisze książki. I a, tym samym a, ta, ta, chciałbym. Ta, ta. A właśnie, a pro, tutaj chciałbym też cię zapytać: czy ty wiesz, jak się, że ten właśnie streamer z niebieskimi włosami on w ogóle zmienił obywatelstwo jest też Mek Z Meksyku jest już oficjalnie o, o, znany. Znany jako El Niño. El Niño. Ale i teraz streamuje tylko raz na kilka lat. Tak, tak. Ale już jak streamuje to oh boy. Oh boy. Bo to też się by zgadzało, bo jego odbiorcami są wyłącznie El Niños. Także by się przydało. Tak na się mówią. Ale słuchaj, ja też się podpisuję czterema rękama pod tymi co ty mówisz jak Goro, bo wygląda to tak, że Kurczę, to nie tylko, że... Słuchaj, Kasper, ja i tak bym z tobą gadał. To jakby to, że tu są mikrofony i my obrażamy grubasów to i tak by doszło do, do, tak. do, do skutku. To by się starzyło. No. It's gonna, happen. It's gonna Ale... happen. I ktoś na pewno byłby obrażony tym, co mówimy. Jestem przekonany. Gdzie, zależnie od tego, gdzie byśmy rozmawiali. Dokładnie. Tramwaj numer 7 jadący tam w kierunku Lidla na Karkonoskiej. Ludzie oburzeni. Wszyscy wstają, <laughs> zaczynają klaskać nam po mordzie. Wiesz jak jest. Stadion Śląska na ulicy Stadionowej we Wrocławiu. my zaczynamy dyskutować o tym, że tak naprawdę piłka nożna to jest tylko po prostu... Z Gro, 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 Gromadna symulacja homoseksualnej yy, dominacji. Ale. Yy, A i potem nie, to ja myślałem, że zypią. to rycerze Chrystusa i ten. Yy, Różanie dla dorosłych. Dla mężczyzn. Uuu, <laughs> dla dorosłych! Do... jest, Uuu, będą jakieś tam... słuchaj, ale chciałbym powiedzieć to, że w sumie już tak wychodząc trochę z beki, faktycznie dla wszystkich, którzy słuchają nas pierwszy raz, e, to jest potwornie ciężka audycja do wejścia gdzieś nagle. To jest gorzej nawet niż jak komiksy ze spiderder-Manem w latach 90. nichu się, nie Te, wiadomo też, o co chodzi. Też mi się tak, mi się tak wydaje. Ale ci, cieszę się, że, że wspomniałeś o tym, bo moje pierwsze w ogóle spotkanie z komiksami Transformers, jak miałem 6 lat, to mhm. było, albo 7. i tak. stary, pierwszy, który mi wpadł w ręce, starszy kolega mi go pożyczył, to jest e, Optimus Prime, uwaga, spoilery, nie wiem do którego odcinka nawet, bo w sumie to nie czytam Transformersów, Optimus Prime dosłownie na początku ginie, nie? What? I na mój jeszcze nieuformowany młodzieńczy mózg, ja nie potrafiłem ujebać jakby, dlaczego my się znajdujemy w tym miejscu? Dlaczego tak. akurat tu? Co się działo wcześniej, nie? Wiesz, jakby mm. nie rozumiałem jeszcze tego, że a, tutaj jest taka konwencja, a tutaj może, wiesz, to jest a -a. jakiś one-shot i w ogóle, tak. a wiesz, a w ogóle, że jest coś takiego jak kanon i że trzeba o tym o, pamiętać. Stary. Wiesz, bo mój ekstent, mojego kanonu to było tak. śledzenie prosiaczka Toma i śledzenie, nie <gry> wiem, 80 dni dookoła świata z Willem Fogiem, nie? A potem mm -hmm. świetny drugi sezon, yy, podróż do wnętrza ziemi z Willem Fogiem. Anyways, tak, tak. wracając do tego, jak trudną jesteśmy audycją, tak, absolutnie się z tobą zgadzam. Ludzie mogą trafić na odcinek 17 o tytule Zalew, albo mogą trafić na odcinek 40, chyba 46 albo siódmy, czyli Mexico Mi Amor. Tak jest. No i też trzeba przyznać, że to jest trochę marnowanie no, całej świetnej pracy, jaką wykonuje, chcę powiedzieć, Ania. Um, I chyba Szymon. Chyba, Szymon, jeśli chodzi o promocję, bo tak. wy też może teraz podnosimy troszeczkę klapę, maski i pokazujemy wam silnik tej audycji, ale tu pracują na stałe dwie osoby. Mamy też czterech współpracowników tak okresowych. Tak. I oczywiście, no wiadomo, no to, to kosztuje, bo jakość. Jest dla nas nadrzędną wartością tak, i po prostu tak, tak, chcemy, tak. Ja, jakość brzmiało. I szybkość. A jak wiemy, mm -hmm. można mieć jakość szybko, ja, dobrze, szybko i tanio, to można mieć tylko dwie z tych rzeczy. U nas jest tak. jak zwykle na czas, jesteśmy, więc tylko jakość i szybkość. Się liczy. Tak. A. Kiedyś mieliśmy szybko, tanio i pysznie, ale to się jakoś nie przyjęło. <laughs> Eee, za bardzo. Ludzie się okazało, że nie chcą jeść e, o godzinie 19.30 e, tak bardzo przecenionej o pół, e, pół ceny fasolki która e, po brytońsku, która siedziała w Bemarzy cały dzień. <grym> O dziwo, ale ja tam potrafiłem naradkę kogoś zabrać i chciałbym przeprosić w tym momencie wszystkie kobiety, z którymi się spotykałem w ogóle, że ja chyba ja byłem największym szmaciarzem, ale słuchajcie, te wszystkie pieniądze, które my teraz oczywiście pchamy w, i to słychać, słychać na antenie, ja wiem, że wycenicie, ale rzeczywiście jest koncept taki, i Zajbacu powoli chyba też się będzie przysyłać, żeby być bardziej jednak do przodu, jednak żeby być frontem do klienta, jak tak, to się mawia, nie? Tak, absolutnie tak. Jakby już już koda, że Aha. zapowiadane redesigny wszystkiego i wszystkiego. Ale to jak wrócimy, bo my jesteśmy dalej, chciałbym jeszcze w ramach banter, banter Extended Universe tak. zaktualizować wszystkich, że dalej jesteśmy w limbo międzysezonowym, czekamy do Zjadać. momentu tenetu. Aż będziemy mogli wyjść z kontenera. No! Jeszcze nam przykrapali, kurwa, Rico case? Ty kurwo Dai, spokój, jebana! Ty, ja mam 33 lata i ty mi kurwa dałeś Rico case? Co ty kurwa... jest? Ach, to jest klasyka. To jest spoko. A! Zdarzymy. Swoją drogą, mam też e, pierwsze... Pierwsze te... Pierwszą dokumentację naszego... E, zone der Ordine. No tak! No Od jeżeli naszego, chcemy... E, naszego p legal advisor. Pana tak. Muchy Dokładnie, z kancelarii Mucha na ścianie Która obecnie, mucha, obecnie przebywa nie, nie, nie. właśnie W, 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 w kraju helwetów Jak to ładnie tak. ostatnio Określiłeś I, tak. i co? I, I dokumentuje Poczynania tak zone der Ordnung Jako ludzi przykładnych Dobrze parkujących Słusznie I ogólnie jedyny sposób zasługujących sposób. na RICO case Dokładnie. Jeżeli chcesz walczyć, if you wanna fight Rico Case, you gotta lawyer up, lawyer up and lawyer up i zainwestować trochę w swojego własnego detective investigation journalist, zmieniam nazwę jednak, to nie będzie, to będzie agencja detektywistyczno-paralegalna. Która się będzie nazywać Mucha w zupie. Co ty na to? Nie, to głupie. Mucha nazywa się tak całe życie, i on zna wszystkie chujowe żarty na ten temat. Na Więc tak. że... Będz... tak. będzie się po prostu nazywać słusznie. No, masz jeszcze jedną szansę. Fly me to the moon. Och, pięknie no i graj już i za, za trzecim i przywołuje poprawkę trzecią tenetu e, i wymazujecie pierwsze dwie i w ogóle nie było gadki tak to działa więc tak frontem do klienta a co prawda tym frontem jest oczywiście od wielu lat e, tak zwana niby audycja a tak naprawdę jesteśmy konsierżami e, zbrodni e, więc to jest dosłownie front czyli zwany też słupem ale siedzimy teraz właśnie ściskamy ten cholerny ten goddamn bush charges z, z Departamentu Sprawiedliwości w Virginii Zachodniej. Ja to zanim przejdziemy, może jeszcze chwilkę ja bym wspomniał tylko, że jeden z elementów, bo tu lista oskarżeń jest długa, ale jeden z tych już udało mi się wzruszyć. W, wzruszyć to jest oczywiście określenie prawnicze, oznacza z efektem prawnym usunąć coś z zapisów, no w tym wypadku oskarżenia, nie że wzruszyć cały Departament Sprawiedliwości, to by musiał co najmniej być weteranem wojny w Iraku i stracić dom i mi go odbuduje jakiś kurwa pojeb z włosami na jeża. Ehm. Bo tak działa. Najlepszy seers. kraj na świecie, Najlepszy kraj na świecie, kurwa. Nie Yo, masz I, I heard, I heard you like war. So your bedroom Jesus. looks like a war scene. Jezu, jaki to jest. Ale wiesz co, co to, jest to jest tak. Straszne ja teraz że zostałem kamienicznikiem, no to właśnie pracuję nad też wystrojami wnętrz i gdybym ja współpracował z tak po prostu ograniczoną. Osobą, która łapie się tej pierwszej idei, o której usłyszał, tak. no to byłbym chyba niezadowolony. Biedni, tak, biedni ta. ludzie. A swoją drogą, no. bo mówimy cały czas o tym home, extreme home makeover, prawda? Gdzie ta, ta. jeździli po całych Stanach gigantycznym autobusem, który potrafił zesłonić wszystko: absolutnie wszystko. Jasne, no. Ale oni musieli tyle kału produkować, jak Tak, się... ale ja czytałem kiedyś o tym, że te rodziny, tych rodzin nie stać potem na utrzymanie tych domów, nie? Na, Super! wiesz, bo tam są jakieś customowe rozwiązania, jakieś hydraulika, elektryka, nie wiadomo co, wiesz, i ci, no, kto to utrzyma, nie? Już tam pomijając, tak. pomijając fakt ale tego, tak, że to jest tak, tak Kampowo urządzone obrzydliwie. Ech, naprawdę. No. Lubisz Ej, motylki, ty, no to kurwa, masz tutaj no tak. wszystko w motylki. Po prostu wszystko Dokładnie. w motylki. Jezu, to ja na miejscu tych dzieci, które są w tym programie, wiesz, to jest jak, kurwa, ta scena z Ghostbusters, kiedy nic nie myśl, nic nie myśl i ten pomyślał o piankowym marynarzyku, to tak samo, tutaj ten skurwysyn do ciebie podchodzi, no i co lubisz? I ty tak, wiesz, z tyłu, wiesz, włączasz się zegar, słyszysz tin, tin, tin", i tylko, Jezu, jak powiem Batman, to on mi, kurwa, nie... już do końca życia będę, będę miał 25 lat i będę miał pokój zrobiony w kształcie Batcave'u, Ale lepiej jeszcze, bo on tak prezentuje ci ten Batcave, yo, so I heard you like Batman, so we built you a bat cave, you know what else tak. is very Batman? Not having uh, parents that parents, are alive, plaw plaw i zabija da. ich na twoich oczach. No, dokładnie. Dlatego ja, ponieważ jest polska wersja tego programu, który się nazywa chyba Remonty koronieskiej czy tam no jakieś imię takie szlacheckie. E... <laughs> Remonty Obajtka. <laughs> No, prezesa Daniela. Le, 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 remonty gra, grafini e, wudańskiej w i ona też chodzi po chatach. I ja bym chciał, żeby jak do mnie przy, przybili, nie? Ja bym był dzieckiem w tym stanie, już z powiecie powodu. I ona mnie pyta: A ty, młody chłopcy, co lubisz? A ja: byczy and house, i wtedy bym miał <laughs> wiesz, Cały pokój bym miał strip club. <laughs> To jest mój pomysł. Ale co za kurwa? W ogóle to jest tak samo, jak z tymi programami, jak wiesz, jest o tych. No przepraszam, że wspomnę, o osobach otyłych, które starają się zrzucić, to, my, o już wiesz, myją mnie w czterech segmentach, moja matka tam wy, wybiera mi, wiesz, kał z, z między pośladów to trwa 15 minut i trzeba mieć licencję z pelologa. No wszystko to są tragiczne historie, ale kwestia jest taka, że teraz ci zmienimy życie. nie? I typ, który do tej pory wiesz. Miał zero, jakiegokolwiek, nic go nie przekonało, no już, już tam, wiesz, z tyłu ostrzy koleś, kurwa, piłę, żeby mu odciąć stopę, to nagle teraz wiesz, chodzi na siłownię, zdrowe jedzenie i tak dalej. Pół roku, a potem jasne, nie miałeś do tej pory żadnych zdolności w utrzymaniu wagi, i to jest trudne, ja rozumiem. No, zostawiamy cię samego, i oni wszyscy tyli, byli znacznie grubsi. No to słuchaj, jak ktoś nie był w stanie utrzymać domu w Stanach Zjednoczonych, który jest, te domy są zrobione kurwa ze sklejki i no. z, z regipsu. A teraz mu robisz marmur i mu robisz, wiesz, podświetlane od dołu y, y, akwarium i kurwa podgrzewane, wiesz, y, toalety. No to to kurwa go skazujesz na nędzę, no, będziesz siurpał, y, 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 wiesz, y, pod. pod Under Queensboro Bridge, kurwa, będzie jerkowo punków po 10 centów. e-pop. No co ci tak, powiem? Świecie no, sobie skończy. podłogę w łazience, nie? <laughs> Szaleństwo, ale o czym mówiliśmy w ogóle? Już nie e, czekaj, no to włącz Aha, swoją miękkość tenetu po prostu. A podeszle ci nagranie stary, które się nazywa Trutenet, jak typa zatrzymują w Anglii i on kują mu ręce z tyłu, i on sika. Chciałbym powiedzieć, że w porty, ale jakimś cudem on, stary, ja nie wiem jak to opisać w ogóle, ja nie wiem czy powinienem to opisać, ale on jakoś jest tak, że czasem zdarza się, że wiesz, że PGG jakby jest upwards, nie? Że jest do góry skierowany No. i, I on ma tak przyciśnięte stary portkami i normalnie mówi, im, fuck it, jedziemy z tym, nie? I sika do góry i przez... I ktoś to puścił od tyłu, i w pewnym momencie, jakbyś słuchał najlepszej płyty Black Sabbath, bo w pewnym momencie słyszysz jaką. Hey, Satan, może mówi, albo coś takiego, albo tam Boris Johnson is a fraud. Mówi dosłownie, zrozumiałem angielskim, a jednocześnie mocz kurwa stary zbiera się z atmosfery i mu wpada do pindola, który jest przytrzymywany przez gumkę jego spodni, a z tyłu dwóch bobich go kurde kuje. Ja nie wiedziałem co powiedzieć. bo I ja to, jak dla to takich oglądam... momentów, słuchaj, przychodzę do internetu po taki kontent <noise> właśnie. Ja potrzebuję na koniec dnia zobaczyć coś takiego, żeby tak. powiedzieć okej, okay, cieszę się. Stary, moje życie. No to, jest, no to jest grube nagranie. Ja to znajdę, bo to aż dziw bierze, że, że ludzie o tym nie wiedzą. No i z drugiej strony ja tak to oglądam i mówię to jest legalne? Na pewno. W ogóle. Ale co sikanie, Ale, jak cię zakują? Czy, czy, czy odwracanie wideo? Nie wiem. <laughs> A, nie wiem, jakby ci to. Dobra, słuchaj. Nie, bo wypis... to będzie ciężka sesja wyszukiwania tego do konkretnego nagrania. Gdzieś było, tak czy owak. Sytuacje się takie zdarzają. Aha, do sprawiedliwości możemy przejść chyba przez chwilkę jeszcze, bo. Mm, jak wspomniałem o wzruszeniu, o tak, tutaj wróciłem, to słuchaj, w tym oskarżeniu, jak zresztą dobrze wiesz, częścią RICO Case jest racketeering, prawda? Tak. tak. No i tutaj wielki błąd pana Desmonda Haysa, który jest asystentem prokuratora dystrykt, przepraszam, właśnie w Virginii Zachodniej, mhm. gdyż ten. Nie chcę tutaj sugerować, jakie on nagrania oglądał, głównie w, lat, w latach 2005-2012, ale on przez przypadek zamiast racketing wpisał ratcheteering. A, no to nie. Co bo jest... jest... Halo. No, A może przybliżysz jest... słuchaczom, co to jest ratcheteering? Z przyjemnością. Tylko Dotyż... <laughs> wezmę łyka siorbetto, żeby troszeczkę... Do tak intelektualnej sekcji naszego, naszej audycji, żeby z, z, z odnowionymi siłami. Ehm, otóż e, w, na e, najbardziej legendarnym, tak zwanym, e, możemy tak powiedzieć, bo nam Cox pozwolił, e, Black People Internet e, stronie, która się nazywa World Star Hip Hop. World Tak jest, e, oh represent. E, przez pewien czas było zwyczajem puszczanie nagrań e, z pojedynków e, pań. Które były określane bardzo pejoratywnym, nadmiennie na, określeniem, raczet. Tak. I to były tak zwane raczet fighty. No a ponieważ z czasem, tak znane wojowniczki jak chociażby Szarkisza <ścoughs> zaczęła zbierać się po prostu grono fanów, i niektórzy zauważyli też naturalny talent do, do walk. No, Zaczęły się organizować takie e, konf konfederacje sztuk walki, czy też bardziej właściwie federacje. No, w, tak. w, w tym środowisku lepiej nie mówić o konfederacji. Kwestia jest taka, e, że e, ktoś to musiał organizować, i tak właśnie powstali pierwsi Raczyter, Czyli racheteering jest organizowaniem walk właśnie na e, niezbędnym tak, do zorganizowania takiej walki. absolutnie nic wspólnego nie mieliśmy. Nic nigdy Men... wspólnego z żadnymi racetami nie miałem. Tak, jeżeli chodzi o nielegalne jakieś konspiry, plany do tego, aby zbierać w nielegalny sposób pieniądze od ludzi, to jak najbardziej, tak, ale, tak. ale ratcheting, my się tego nie tykamy. Never. Nie, no trzeba mieć zasady. Ja myślę, że... To szanować Mence... też innych ludzi, nie? Ja w człowieku widzę człowieka oraz też okazję do zarobku, ale kwestia, ale kwestia jest też taka... Że ja po prostu bym nie czuł się chyba wiesz, ze względu na to, że cytując Jacka Stramika uważam się za feministę. <laughs> Jeżeli znasz też materiał Jacka Stramika, to wiesz, że on zawsze kieruje się właśnie dążeniem do wyrównania szans między płciami. Podobnież tutaj widzę trochę jednak wykorzystywanie. No i nad to wygląda na to, że żeby też to zorganizować, to trzeba było mieć ważną licencję organizatorską w danym stanie, a to jest a to, na to wygląda jak kupa roboty, więc y y y potem stwierdziliśmy, że jednak nie ma takich wymogów, jeżeli chodzi o walki psów, i y y po prostu y no nie chodzi o to też o chwalenie się jakimiś tam konkretnymi osiągnięciami. Z Ratchetingiem nie mamy nic wspólnego i ja już napisałem maila do pana Desmonda i y mu wytłumaczyłem, załączyłem właśnie nagrania z Wordstar Hip-Hop żeby on przejrzał może sobie w takim wypadku, jeżeli jest taki zainteresowany, czy my jesteśmy tam jednym z tych osób, co siedzą koło płotu i popijają Cold Forty. Dwie czterdziechy w rękach. Bare w ogóle zrobione, przyklejone dwie czterdziechy do rąk. Tak jest. Never sober tak zwany, kurwa. Type of day. I jeżeli... Poza tym, no mówię, no, my mamy nic tylko szacunek dla dla, dla wszystkich no w ogóle dla wszystkich tak mu też napisałem i on powiedział ma pan rację z automatu czy jedna literka nam odpadła moim zdaniem jesteśmy jesteśmy już powoli powoli tak. to jest oczywiście pierwszy z wielu kroków w tej prawniczej batalii z, z DOJ w Wirginii Zachodniej, ale myślę, że no lepiej nie można było za, za. przyjrzeć teraz pozostałym zarzutom, może jeszcze kilka się znajdzie takich, że właśnie oni, myślą, że oskarżyli nas, że wiesz, że na przykład robimy tam smalec z, z jakichś tych zwierząt zagrożonych i to przecież to są bzdury. Ja liczę, ja liczę na tak, ja też liczę na jeszcze wiele, wiele pomyłek DOJ tak. w Virginia. DOJ. Absolutnie tak. Department no. of OJ Simpson. Bo tak, tutaj jakby absolutnie czekamy aż podwinie. <laughs> Department of OJ Simpson. Czekamy aż podwinie im się noga, ale right. no, bo wydaje mi się, że już rozpakowaliśmy ten, ten, ten nasz stepik malutki, który zrobiliśmy tak. 25-minutowy od tyłu i możemy wrócić znowu do ludzi, którzy robią w, w polskim internecie te same rzeczy. Dokładnie. Jak słychać zresztą. Bo ja też trafiłem um, na tych ludzi, ta. na których ty też trafiłeś. Ja na nich w ogóle trafiłem, jak tam był pierwszy odcinek tych ludzi. Tak sobie właśnie ta. wtedy przyszły mi do głowy te rzeczy o robieniu muzyki I, czy tam pisaniu I książek. co wtedy myślałeś? Jaka twoja reakcja była, kiedy Moja trafiłeś? reakcja była taka, a pandemia. Ciekawe jak długo to potrwa. A potem moja ta. druga reakcja to było, eh? to były moje dwie reakcje. Aha, okej. Okay. A jaka Czyli była niezbyt. twoja reakcja? Pierwsza moja była taka, że cieszy mnie jako reprezentanta nowych mediów, że udaje się stworzyć modelowy przykaz synergii nie tylko bazy fanów, którzy są zainteresowani dobrze napisaną muzyką popową, na którą zasługujemy od wielu lat, moim zdaniem, tak. I nie musimy się jej wstydzić przede wszystkim. Oraz dobrze. Sprawnie, profesjonalnie podanymi faktami, które każdy może znaleźć na Wikipedii. I Ale ubrane mi w ładne słowa. I też bardzo ładny garnitur. I zęby po prostu. To kosztuje 30 tysięcy złotych, takie perełki. I to wszystko sprawia, że ten spotkanie na szczycie. Mówiłem oczywiście o podcaście Credit Agricole Millennium Bank tak. Podcast. Siedzą i, I rozmawiają. I, i, I przyznam, że tutaj jeśli chodzi o Credit Agricole, to jest oczywiście ten taki bardziej taki niepoukładany, ten taki trochę właśnie z rokowym, takim rokowym pazurem, wiesz, wiesz o co chodzi, tak, nie? Takie tak. niegrzeczne, takie… Taki trochę są niepokorny. Rokmeny. No właśnie, bo to Credit Agricole, jak sama nazwa wskazuje, jest… Jest e, oczywiście instytucją powołaną do pomocy francuskim e, e, rolnikom. E, I to ma sens, że e, jest uczestnikiem właśnie jednego z podcastów w Polsce. Z drugiej strony, oczywiście po drugiej stronie stołu siedzi e, Millennium Bank. E, no, instytucja w, chociażby. <sum> Kurczę, jeśli chodzi o samą serię książek, to to już jest coś niesamowitego. Potem zrealizowaną prześwietnie właśnie w formie serialu filmowego z Noomi Rapace w roli właśnie słynnej hakierki, a potem oczywiście w filmie Millenium z Craigiem Bondem oraz muzyką Trenta Reznora. <sum> To samo milenium. Ale jeżeli chodzi o to, co on wnosi do odświeży... odświeżającego formułę tych nowych mediów Synteza 2020, brand, marketing, to jest to, że mamy w końcu porządną, solidną, profesjonalną taką pop-naukę, której nie musimy się wstydzić. I moim zdaniem myślę, że na tak. zachodzie, gdyby mieli coś takiego, to też by Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zgodził się na fuzję tych dwóch banków właśnie w ramach tego podcastu. Tak. Ale przede wszystkim myślę, że największa wartość to jest właśnie nadanie ludzkiej twarzy tym dwóm tak. instytucjom i pokazanie, Kiedy? że one nie są wcale takie złe. I że Dziękuję. mają te Aha. same zajawki i te same problemy, i te same filmy Dokładnie. oglądają, i nawet tak. kreskówki mają te same. A, bo właśnie tu jeszcze nie pozwoliłeś dokończyć. To było moje pierwsze wrażenie. Mm -hmm. A drugie to jest: Ty kurwy je balej, kurwa, zabrali mnie. Pomysły moje mnie zabrali, kurwa. I oczywiście przypomina się e, słynne wezwanie naszego wspaniałego przyjaciela Mateusza, znanego też jako Pudel, e, który mówił, że e, od 60 do 70% pomysłów mu zabrano. Tak. Oczywiście, pudel jest, jest bratem naszego wspaniałego przyjaciela, psa. I tu też chciałbym nadmienić. Każdy powinien mieć znajomego lub znajomą, który ma pseudonim pies, bo można użyć wtedy hiszpańskie, hiszpańskiego słowa perro. El perro. Ach, tak, I tak zakręcić to r. No pięknie, mm -hmm. pięknie, pięknie, pięknie. Absolutnie pięknie. Wiesz co? No tak, jasne. Ja. Nie wiem, mi to gdzieś tam mignęło, jak wrzucałem banterka, bo to wtedy jestem wystawiony na Polish YouTube. Bo dalej tak. muszę się przyznać, że jakby mam nieskrężoną bańkę YouTube'ową i YouTube dalej mi nie poleca nie poleca polskich rzeczy. Natomiast mm -hmm. zaczął mi już wyświetlać polskie reklamy. Ooh, no, to jest coś. They're coming to get you, coming there. to get me. Okay. Oczywiście, że tak. <laughs> No, ale Pol widziałem to aha. i tak zobaczyłem, zobaczyłem to, nie, nie wiem, nie widziałem, nie oglądałem, może tam są ciekawe rzeczy, no w sumie wiesz, widziałem na obrazku tam, że był Gigi, widziałem na obrazku, że w sumie to widziałem, aha i że Cubasa też był, kapitan, Ta. kapitan Jastrząb i tak mówię, okej, okay, to się. też było moje dzieciństwo, fajnie, może warto o tym pogadać, zobaczymy, ciekawe, nie wiem. Nie wiem, nie wiem co oni są takimi geekami na ten temat jak ja, tylko totalna, stuprocentowa nerdoza, że kurwa nic, tylko siedzę i myślę sobie wieczorem o pamiętasz jak kapitan Jastrząb tak biegł i ta, bo pewnie są takie na bank, na bank dowiedzieliśmy się o tym, że oni wszyscy grali pewnie na takim boisku, co ono chyba było pod górkę, bo jak oni biegli to cały czas wyglądało jakby biegli pod górkę, a może to było na takiej rolce albo coś takiego. No, było tak, Memba, stary Memba, the 90s. Memba, memba, the nineties? Mem, memba, memba, the 4th of 90s uh, uh, september. Um, ja ci powiem, to powiem tak. Drogo? Niech każdy da. dla kogo, kogo, dlatego kogo. Hi. Kto słucha nas, ten słucha nas. Kto słucha nas, ten tak. przychodzi tutaj dla troszeczkę bardziej intelektualnej rozrywki, gdzie nie tylko jest mm. mu wyłożone, mm. co wiesz, jasno, jak krowie na rowie, jak było no, i jak ładne. powinno być, tylko nasi słuchacze, od naszych słuchaczy wymagamy trochę więcej. Wymagamy czasem znajomości innego języka, czasem wymagamy odrobiny poczucia humoru. Żadnego, ża <laughs> żadnego języka. Czasem znajomości żadnego języka, czasem wymagamy od nich ogromnych, ogromnych pokładów cierpliwości. A jeszcze innymi razami, a właściwie to chyba 100% czasu, wymagamy od nich pełnego, absolutnie 100% skupienia, aby śledzić tak. wątki i ich nie gubić, tak jak my to robimy. Dokładnie. Musicie pójść yy, po drodze, tak jak Kerry Mattison z serialu Homeland, tudzież. Charlie Day jako Serpico. I po prostu zawsze mieć na podorędziu korkową tą tablicę i tam przypinać, jaki jest wątek, ponieważ teraz jest jedno, nie dość, że jest, była to okazja, żeby obrażać banki, a kurde, moi drodzy, nawet nie wiecie, jaka to jest przyjemność. Po prostu, żeby tych psów, wrednych kapitalistów o, pluć w mordę i zakazać się obcierać. Ale też wspomniałeś o tych serialach i, i dziękujemy wam za bardzo miłą w ogóle reakcję na nasze wspominki związane z prosiaczkiem Tomem. Tak. I to się kilku prosiaczko-tomistów to, 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 to też i tomistek ujawniło i bardzo dziękujemy. Bardzo nas to cieszy. Zostaliśmy też wezwani do tablicy, żeby uzupełnić stronę na Wikipedii. Ja nie mogę, bo ja... Kurde, dostałem kopa z Wikipedii za, za, no tam, bo dodawałem cały czas, uzupełniałem temu Michałowi kępie tą stronę i tam opisałem, że wiesz, że, że mi obrzygał buty w Poznaniu po wielkiej trasie. No. Bo to zrobił! No, nieładnie, nieładnie. A oni stwierdzili, że to nie jest istotne, nie? czyli Jerry Hayes i no reszta widzisz, No Ale Wikipedia. tak, ja ci mówiłem, żeby też, żeby też zaktualizować Wikipedię, no może to zrobimy jeszcze, No ciężkie to nie będzie, może jakiś weekend nie, to nie. zrobimy. Trzeba oddawać internetowi za to wszystko, co bierzemy Dokładnie. Od niego. Internet nam dał nagranie, jak typ na zasadach tenetu sika w, w powietrze, no to kurde, no, jakim to jesteśmy, to żeby tak. odmówić. Ale jednocześnie uruchomiło to do, można rzec, no nie lawinę listów, ale przynajmniej kolejne zawezwanie do broni, ponieważ dostaliśmy od Maćka i bardzo go serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. I to jest hat take od razu, Kacper, jeśli możesz tam wiesz, w tle uruchomić swoje magiczne palce i wiesz, zacząć troszeczkę szukać. Zaczynam. Może już, już wiesz, bo ja Hugh nie że tutaj... A, dokładnie. Ty, 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 ty. Angelina Jolie te, te, te z dreadami. Nie, w dready to ona miała w serialu w filmie Gone in 60, in 60 seconds. seconds. Przepraszam, tak. najmocniejsze chciałbym. Gdzie grała? Tak, gdzie grała Olgę Tokarczuk. <laughs> No to już, co zrobić. Nie, w ludzie się rzucali do Olgi Tukaczuk, że ona ma e, dready. Nie wiem, czy słyszałeś. O tym, Ale że że... co? Przecież jest. No, że, że nie może mieć dreadów, jeśli jest e, osobą o niskiej zawartości melaniny w skórze. No. I, e, nie że to wiem. Jest... Z I że, jest. Jakim też. prawem. No, ale no tak, ale ludzie nie zrozumieli, że ona jest po prostu reprezentantką swojego e, narodu, e, swojej, no bo nie powiem narodu, to bardziej grupy etnicznej, jaką są e, jebane brudasy z bielami. Co okradają ludzi uczciwych na Reggae Dub festiwalu? Tak, pozdrawiam festiwal swoją I całą Bielawę, gdzie nikt nie kupił kurwa karimaty nigdy. E, wszyscy mają. Po prostu jak do tego. Bro. Bo karimaty nie, nie. w bielawie po prostu leżą, się je bierze. Tak, stary, tam możesz wziąć, sobie posmarować klejem takim, kurwa, w sztyfcie buty i wyjść z piętnastoma karimatami, bo tak działa, bo nie wiem, czy wiecie coś też o e, ludziach, którzy odwiedzają Reggae Dub Festival, ale to nie są ludzie przywiązani do ruchomości, tak bym to nazwał, i do dóbr doczesnych, to są po prostu tacy bardziej e, lekko duchy. Tu miałem, tu zostawiłem, tu wezmę nową, a, a, a co tam, wszystko o, wspólne jestem. i razem i hej. Dokładnie, It's it. Słuchajcie, tak, ja nie tak. wiem, może rzucę tutaj taki nieprzyjemny element, Aha. ale dla mnie biali Polacy w dreadach są jak najbardziej na miejscu, Bo teraz przechodzę Chodzę sobie po Wrocławiu i zacząłem zauważać, że nie wiem, czy nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy wiesz. Tak. No. Ale. W Polska się teraz dzieli na um, błyskawice i jebać pis i zwolenników aborcji. Tak. Oraz na partię rządzącą i przeciwników aborcji, i przeciwników jebać pis, którzy tak. sygnują się zamiast esesmańskimi błyskawicami, to swastykami po prostu. Tak. Bo tak. teraz jest taka opcja, że, za, że jak są jest siedem e, tych siedem gwiazdek, albo jest napisane jebać mhm. pis, albo jest błyskawica, to na tym się rysuje, wyobraź sobie. Swastykę. Celtyka, tak. Celtyka, A nie, Celtyka bo swasta, to jest tam tak. White Pride, to jeszcze, nie? Ale się rysuje normalnie, hands fucking down, swastykę, nie? Tak, bo ja tak. jestem. No, po prostu uwielbiam tą gawieć tych e, mężczyzn z dorosłego kółka różańcowego, <głysy> którzy, kurwa, chodzą. <głysy> Są za parcją rządzącą, przeciwko kobietom, bo widziałem też naklejkę na, na ostatnio właśnie ze swastą przekreślonym tym i napisem zajebiemy was kurwy. Bo to jest tak. też takie bardzo chrześcijańskie, to wszystko. Tak. Tak, tak. Because my fetus because of my fetus Bo kurwa, życie dzieciątka nienarodzonego jest kurwa mega ważne, ale niech ta kurwa jebana wypierdala lepiej, bo ją zajebie, tak. nie? Tak to właśnie no, słucham, działa. Stary. I uwielbiam ja by... to, uwielbiam jak ci, ci potomkowie, potomkowie Husarii. E, bo każdy w Polsce przecież jest, kurwa, potomkiem rycerza konnego. Żaden, kurwa, mm -hmm. Polak nie jest potomkiem chłopa pańszczyźnianego. Jak chodzą i rysują, jak ci Słowianie, prawdziwi prawdziwi Słowianie, rysują te, kurwa, swastyki, nie wiedząc nawet, że no tak trochę z zgodnie z tym, co ta swastyka reprezentuje, to tu jesteście pod ludźmi. No słuchaj, ja powiem tak, Kasper, my jesteśmy obaj z Wrocławia i jakby... Nie narzekaliśmy na dwie rzeczy, jeśli chodzi o nadmiar. tego było zawsze we Wrocławiu, od wielu lat, czyli mostów i nazistów. <grymne> nazistów ci u nas dostatek, ale i tych dwóch przyjmiemy. Stary, no przecież ja pamiętam typów, że wiesz, to, swoją drogą, na Karkonoskiej zawsze, jeszcze chyba nie, kilka lat temu, yy, Typo normalnie sprzedawał, wiesz, w tym nocnym, pamiętasz ten noc na, na tym, nie na Karkonoskiej, na e, tam gdzie jest też e, lodziarnia. Sorry, że jej robię taką wspaniałą reklamę, ale e, no tak kurde, w kierunku e, krzyków e, bym powiedział, gdzieś w połowie tam. E, na, na w okolicach kamiennej. Okay. E, to tam był taki słynny, taki e, nocny, który się wchodziło w taką, jakby kurwa w taką kolumnadę. Ciężko to nazwać takie, do takiego dziedzińca i dopiero do tego. No to tam y nie wiem, czy sprzedawca, czy ochroniarz, ten typ normalnie, no wiesz, swastykę na szyi taką wytłumowaną, no i chodzi o się jak, okej, okay, czy jestem gotów go sprawdzić, odpytać trochę z historii, czy, czy chyba chce się kupić, nie, napić wódeczki i nie robić bardacio, bo ja coś czuję, bo jeśli ten typ pracuje w publicznym miejscu. Nie, nie miał e, nigdy incentiv do tego, żeby kurwa okręcić się szalem. <głos> <głos> nawet Śląska, stary. Niech nawet to <noise> będzie kurwa szalik Śląska. To oznacza, że ten typ musiał mieć takie już konf konflikty, albo jest tak pewny siebie, że ma wyjebane. Ja myślę, że to jest oznaka niesamowitych umiejętności gimnastyki mentalnej, która jak najbardziej się w to wpisuje wszystko, nie? No tak, no dobra. My... też no... Smutne to w chuj, no a co ci powiem, że wiesz, że jestem skinem śląska fanem i tam naszym idolem jest Rudolf Hess, no, kurwa, typy w darły morę i siedzisz, tylko i je, aha, Rudolf Hess jest <grym> ale waszym, jak? waszym idolem, ale jak no ale dobra, Cóż. no to, jest, to jest ten sam, bo oczywiście wszyscy są z tego samego wora, nie? Ale to jest ten sam, tak. ta, ta sama gawieźć, która siedzi i krzyczy nie dla pedofilii, tak mówisz, o, w końcu się w, sz, w, w, w szkołach, i w końcu mówisz, o, w końcu się zabierają za religię. Idziesz tam, a tu nie. Okazuje się, że najwyraźniej zorganizowana i prężnie działająca grupa, partia, partia y, polityczna LGBT, która ma co tydzień Aha. spotkania i każdy ma legitymację członkowską i dostaje notyfikacje tak. z obecną agendą, bo jak wiemy, tutaj jest tak. agenda. <grych> tak, tak. A, fuck Ale... me sideways. Ja ci powiem tak. Odpowiem słowami wybitnego komika Abelarda Gizy. Ja trochę z lewicy i trochę z prawicy. Ja, ja trochę biorę od tych, trochę od tych. Od jednych biorę, na przykład od tej naszej strony, biorę pogardę dla ludzi biednych, bo bardzo mi się z tym dobrze żyje. A od tej strony prawej, e, taką e, horrendalną nienawiść do wszystkich, którzy wzbudzają we mnie wątpliwości. I w ten sposób udało mi się wziąć wszystko, co najgorsze. Z obu stron jestem symetrystą idealnym. Jestem po prostu e, edgy z kurwy synem. And I tip my Fedora to that. <śled> Przepraszam. Ostatnio jestem w takim e, nastroju, bardziej takim edgistowskim, żeby zajebać takich… Salty B. Takim... Zaczniemy i co nazywamy? yo, <laughs> Salty B, what's up? Salty B, <laughs> bo on jest z Sołtysowic, to jest też hardkorowa James. Nie no, słuchaj, bo też fajnie się gada i wszystko, ale ja bym chciał użyć twoich nie tylko zdolności analitycznych, jeśli chodzi o sytuację polityczną obecną, bo e, wiadomo, ale ty też jesteś haker supreme, prawda? Tak. E, Ar -haker, arch haker. Hacker. Kurwa, nie umiem tego słowa powiedzieć, niesamowite. Um, haker jak cór, najbardziej ja... mi się podoba. H haker, tak. H -haker. H haker! Tak się w ogóle mówi, takim af trochę, trochę a afektowanym głosem. Haker, kochani! <noise> Ej, ja nie wiem, jako ja, że hejka, tylko z jedną osobą z naszej przeszłości, nie będę tutaj jakby nawet się naprowadzał na kogo, ale była to, była to dziewczyna po prostu. I tak. jakimś cudem to weszło do do potocznej mowy i nie mogę upierdolić, jak czterdziestokilkuletni typowie do mnie piszą Hej kakacper! I mam takie what? what? O oh, jest! Skąd Ale ty to się... ziomek? Też oddajmy, że to sformułowanie... Y... To jest troszeczkę tak, że nie wszyscy potrafią je podać, sp sprzedać, żeby brzmiało szczerze i tak nie. bo są ludzie, którzy potrafią, tutaj e, wspomniana przez Ciebie partia, bym powiedział, spod, e, ja, ja wtedy się od razu cieszę, bo jak słyszę takie właśnie sprzedane, e, ja nie oglądam blogów i tak dalej, ani wideoblogów, ale jak słyszę, jak ktoś mówi hejka, to ja mówię, e, dobra, to jest szczęśliwy, prawda? A. Tak. No cóż, nie, bo słuchaj, a propos hejkerstwa, to zadanie do Ciebie będzie szło takie i to ja wiem, że to nie będzie łatwe, Dobra, bo dawaj. prawdopodobnie znowu będziemy musieli odpalić wehikuł czasu. Udać się tak jak w przypadku prosiaczka Toma, bezpośrednio do no tak jak ostatnio musieliśmy, czyli porozmawiać z ludźmi, którzy podkładali głosy, za, zamówić analizę porównawczą i tutaj wielkie podziękowania oczywiście chcę powiedzieć Ani i chyba Szymona, którzy Kasza. możliwe. O, oni pojechali właśnie do Worcestershire w, 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 w Wielkiej Brytanii, a to nie jest łatwe, bo musieli e no niestety tą trudną drogą przez Calais <noise> złapać się za przyczepę. E to jest. E nie, oni, kur oni e pamiętasz ten film, e Klatka o, e o napierdalaniu się i byciu hardkorowym kibolem. A ten film, e klatka. Eee, tak. No, nie, nie. No, tak mniej więcej go pamiętam. No to, Bo jeszcze jest film skrótowo. klatka z Angeliną Jolie. Yes, nie, no eee, z Jennifer Lopez, przepraszam. O, to jest wybitny film, tam Vincent Donorfio gra tego e, takiego psychopatycznego mordercę i ona U. wchodzi do jego umysłu. A. No tak, no, tak było. E, Świetnie tak tylko mówię. Teraz... Zgadza się. I nawet nieźle wizualnie, no ale głupi. Tak, i tak, też tak niestety... wizualnie też robi wrażenie, Jennifer ale... Lopez, no. kochamy ją, ale aktorką nie jest. Jennifer, bardzo I bardzo love you, but you fucking suck as an actress. No co zrobić? Kwestia jest taka, że, e, o czym mówię, aha, że e, tak, no niestety e, wymagało to dużych nakładów znalezienia znalezieniu piga, ale myślę, że tu może być trochę łatwiej, bo e, nie wiem, czy mamy do czynienia z rzeczą z tłumaczoną, zaraz się dowiemy. W każdym razie, odpalaj anteny, e, do wozu e, w, w, ten kawa z Dunkin Donuts, e, co jeszcze jest a, atrybutem hakera, e, hejkera? E, Okulary, Okulary już założyłem takie, wiadomo. w których odbija się ten, odbija się mój monitor, więc wszystko Zajebiście. jest. Zajebiście. Czekaj, 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 jaki... czekaj, czekaj. No. Okej, okay, założyłem. Yeah. Kaptur. A, Wy, wyłam palce gotowy. jeszcze. Aha. Umiesz, możesz wyłamać palce. No, poszło. O, tak. tak. To ja wyłamię i powiemy, że to ty. Dobra. Cześć. Mam no, tu i jeszcze mam w nosie. Jedno. A nie, bo mi złamali ostatnio, już nie mówię. Dobra, jeszcze poszczelam trochę. It's hacker time. Ja, to ja kosz... nie mogę łamać, bo Alicja to denerwuje. W sensie obrzydzają, jak łamie palce, mimo że jej wytłumaczyłem, że to nic takiego i to tylko te bombelki powietrzne. To tam samo powiedziałem starej mo mojej połowicy i ona też nie wierzy w fizykę. No ale. Nie, że to nic wiesz się nie co, ja wie. przestałem właśnie łamać i teraz y tak mniej mi strzelają. To jakby. Zaczynam it, tracić. A ty nie, byłeś ogóle, jednym, jednym z pausa. najlepszych łamaczy, stary ci powiem. Ty byłeś naprawdę w lidze e, palco łamaczy polskiej. Ja teraz łamię u stóp, bo jeszcze mam trochę. No widziałeś, jak ja pokazuję, Dobra. fuck you, To tak mnie możesz rozpoznać w tym mieście, bo jak ja robię fuck you, to mi się ten środkowy palec wygina w takie u, trochę no, do lewej to jest strony właśnie z tego cecha. bąbelkowania palcami chyba. No, nie, to nie ma ne negatywnych efektów, tak sobie to tłumaczmy do końca życia, jak nie będziemy w stanie kurwa otworzyć klam klamką drzwi, yy, tak się <słuch> słuchaj, a jaką masz koszulkę, czy masz jakiś zeni, wiesz, hasło na nich na napisane? Nie mam. bo jakiś masz e, kulturową referencję tak zwaną? Mam kulturową referencję albo. do Dunning-Kruger efekt. No i super, bardzo fajnie, nie wiem co to jest, to jest coś z kawą pewnie, ale kwestia jest taka, że jesteś gotowy, jesteś ten, smelly, y daję od Ciebie, po prostu siedzisz, jesteś nerdem takim tak. hardkorowym, dobre, Jesteś hikerem. Uwaga, pisze do nas użytkownik Maciek. Witaj ponownie. O, to piszę drugi raz. Zainspirowany ostatnim odcinek, odcinkiem Banter Banter, chciałbym zgłosić kolejną sprawę do odgrzebania. Jako młoda, lecz prężna agencja detektywistyczna, powinniście uporać się z moim problemem bardzo szybko. Zwłaszcza, że sprawa dotyczy książki, a nawet chyba serii książek. Poszukiwane są przygody, cudaczka, wyśmiewaczka przygody, cudaczka, wyśmiewaczka. Pamiętam, że jako dziecko lub wczesny nastolatek, wczesny nastolatek, tak, urodził się przed czasem, wyszedł jako nastolatek, kurwa. Wczesnym nastolatkiem. Czytałem kilka książek z tym bohaterem. Pamiętam, że żył on w uchu i w zasadzie to tyle jestem w stanie stwierdzić. W sprawie pikanterii dodaję fakt, iż moja rodzicielka nie przypomina sobie takiego faktu, abym czytał takie książki. To taka redundancja. Co więcej, moja chrzestna przedszkolanka nie przyznaje się, jakobym miał te książki od niej, a nawet zaprzeczył istnieniu takiej serii. Skończyłem, sorry, bo tu jest jeszcze dalej, a ja nie przewinołem już, kurwa. Aj! Dobra, bo ja. I monet, kto. Sekunda, to, kto to sekunda, do nas ej, napisał? zaraz! Maciek. Ale czekaj, no jak, jesteśmy w połowie, a, dobra. Ah, okay, y okay. Aha, Tutaj Maciek jeszcze ekstrapoluje dalej. O jezus. Co więcej, moja chrześć, to już mówię, Skończyłem historię na U. Co to jest U? A, uniwersytet łódzki. Nie, przez chwilę myślałem, że to jest jakiś, ktoś nie umie napisać, że. W Ulu. A, uu, Więc... okay. a. U, u, tak. Więc jakoś tam potrafię wyszukiwać rzeczy książkowe. Dorastałem w czasie, kiedy internet wchodził do Polski, rzeczą normalną, a nie ciężką recydywą było szukanie i pobieranie rzeczy z torentów. Emule i donki, i innych zwierząt. <laughs> berser Shed. o to, Jezus, to ja z trzy komputery, kurwa, musiałem porąbać, bo mi wychodziły z nich zombie, wiesz, jakieś, kurwa, warezy. Były małd by a bear. By a bear. Oj, Jezu, ile tam porna przez przypadek naciągnąłem. Ja pierdolę, wiesz, bo tam o, w ogóle e, mindset osoby, która e, niepoprawnie opisuje pliki z jakimiś filmami i, i e, muzyką, żeby tylko wcisnąć tam jakieś swoje głupie pornuchy, do których... To, gościu! Okropność, false, okropność. Bo, no co Albo, za dziadno! Ale ja no. ci powiem, kto, kim, kim była ta osoba. To była Madonna, bo tak pamiętasz tę akcję, że ona wypuszczała swoje tak. własne rzeczy na, na sieci do sieci peer-to-peer -peer i przeklinała w połowie utworu tam you fucking tak. can't, you fucking... Stole my music, tak. you no good motherfucker. No właśnie. Ale ziek słuchaj, to ja ci tak, tylko szybko powodu opowiem. Z brytyjskim akcentem to robiłaś. No dokładnie. Ale słuchaj, to ja ci tak. tylko szybko opowiem, jak ja się naciąłem kiedyś. Jak leciało los, i to było tak, tak. przy okazji drugiego sezonu i właśnie próbowałem tak. zdobyć. No bo w Polsce wtedy dopiero zaczynał lecieć pierwszy sezon. Próbowałem zdobyć ten tak. odcinek. No i co, w drugim sezonie oni już tam właśnie zaczynają pokazywać jakieś takie old timey videos, się zaczynają pojawiać, prawda? E, co się zaczyna pojawiać? No, no, te nawiązania do Dharma Initiative w latach 70., bla, bla, bla. Tak. E, no i ściągnąłem jakiś odcinek. Puszczam go i właśnie wiesz, jest takie old timey, tam jest jakieś The Arrow, nie? I myślę sobie, okej, okay, była darma, teraz jest jakiś Arrow, coś tam, i tak czekam, 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 i nagle jest. Arrow? Um, tata, 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 tata. Aha, okay. I kurwa, zaczyna się porno. <laughs> No, I Ale tak, mówiono, mi, jak się... się dość mocno nabrać, wiesz, A. wszedłem w to, już tak obejrzałem nawet napisy, nie, I... Aha. No, no, bo, no bo serio, wyglądało jak początek któregoś z odcinków drugiego sezonu, gdzie właśnie tam Dharma Initiative mają te swoje e, training Jasne. program, czy jak to się tam nazywa. Jesus. Anyways, w... słabe seria. W... No, niestety, tutaj akurat JJ Abrams po latach dopiero wyznał, że oni mieli pomysł dosłownie na 3-4 odcinki. <laughs> No, I but potem the ludzie taki, co i dalej? Pox, i co, po Oni, o, o, o. So we have to do this? O, o. No dobra, ale wracając do, do, do pana Macieja. Dokładnie, on ściągał różne rzeczy z torentów i na tym polu również radziłem sobie wyśmienicie, wyszukując nawet kiedyś mojemu koledze, radziecki film soft porno. Nie jest to łatwe, ponieważ jak wiemy, w Radzieci e, seksu nie. Co prawdziwy tekst. Niestety po książce ani śladu. Nie ma jej. Nie istniała. Obie moje matki nie są zbytnie biegłe w internety, więc raczej nie ma mowy o szerszym spisku zawierającym usuwania wszelkich zmianek w sieci. Chyba, że są w to zamieszane jeszcze inne osoby. Proszę cię, ratuj, bo cudaczek siedzi w moim uchu już z 15 lat i się śmieje. Narkotyków nie zażywam piję regularnie w ilości niepowodujące kaca. W wypadku powodowania kaca skontaktuj się z lekarzem lub farmacentów. Głosów nie słyszę. Okay. I ja tu odpisałem i spytałem, czy nie możesz, nie wiesz, może jakiej produkcji była to książka? Ten tytuł sugeruje, że może być to tłumaczenie z obcego języka. I drugie pytanie, nie, właśnie miałem jedno pytanie. E, no i on odpisał jeszcze, dziękuję za szybką odpowiedź i przyjęcie zlecenia. Should you choose to accept it? E, Niestety, absolutnie nic więcej nie pamiętam, przynajmniej czegoś, co mógłbym uznać za pewnik. Wydaje mi się, że jedna z książek była biała z zielonymi literami, choć mogło mi się pomylić z zielnikiem roślin polskich. A, normalna rzecz, regularnie się to dzieje. A druga żółta. I tutaj może mi się mieszać z boso, ale w ostrogach Grzesiuka. Racja, te dwie lektury regularnie wśród małych dzieci się mędrkują. Tak, um, tak. No dobra, to już mogę? Czas start? Tak. To ja już no, mam dobra. minus pięć minut na tym, bo ja już z dawno rozwiązałem tę e? sprawę. Panie Macieju, mam, mam dwie wiadomości. Może tak. mam dobrą i złą wiadomość. Może zacznę od tej złej wiadomości, żeby <grym> potem na otarcie łesta dobra była. Z wszystkich wymi Wszystkie wymienione przez pana osoby, które nie pamiętają cudaczka, wyśmiewaczka, niestety, ale e, są przykładami zagubionych e, Tych Te osoby należy wyciąć z pana życia, ponieważ nie są to osoby, które spędziły z panem X ostatnich lat. Są to mhm. impostorzy z paralelnych wszechświatów, w których cudaczek wyśmiewaczek nie istniał. To taka tak jest. To, to jest gorsza wiadomość, prawda? Ta... Dopel, tak zwani Doppelgangerzy. Tak Mówię zwani nie Doppelgangerzy, nie. dokładnie tak. To należy przede wszystkim nie dopuścić do tego, aby się spotkali, bo wtedy organizują tak. się w Doppelgangi. Tak, tak. A i oni dupe, Doppelgangi lubią sprzedać kopa w Doppelgang. <laughs> Dobra, przepraszam. Natomiast Dzień jeżeli chodzi o tą dobrą wiadomość, to w naszym wszechświecie <laughs> Cudaczek Wyśmiewaczek jak najbardziej istnieje. Wow. E, został napisany przez Julię Duszyńską. Jest to książka, Aha. jest to seria książek. Ja też pamiętam Cudaczka Wyśmiewaczka jako, jako nazwę, chociaż przyznaję też, że e, wydaje mi się, że bardziej myli mi się z plastusiem. Ach tak, z Plastusiowego. Z plastusiowymi, plastusiowymi przygodami. E, tak, e, tak. Natomiast jest i wystarczy wpisać przygody Cudaczka Wyśmiewaczka w Google, żeby to znaleźć. Ja w, e, specjalnie się. dla pana, panie Macieju, w opisie naszej audycji, mm -hmm. do którego zachęcam do sprawdzania, bo znajdują się tam nie tylko linki, które staram się już odcinek w odcinek wklejać, ale również kredyty do muzyki, którą wykorzystujemy, bo też widziałem takie Breska pytania. I tam umieszczę nawet e, pełną wersję jednej z książek Cudaczek Wyśmiewaczy. <laughs> Bardzo dobry pomysł. Bo jest no, to... normalnie wolnelektury.pl. Zakładam, że są za darmo. Aha, a myślałem, że zrobisz Ctrl A, Ctrl C i Ctrl V i. O nie, po nie, ni ni niestety nie da się, bo kiedyś. Nie pamiętam już, czego to był opis, jakiej audycji, ale tam można nie mieć. W sensie można uderzyć w limit znaków. Oh. Tak, pięć tysięcy chyba jest, jeśli No i rozumie. właśnie, no a ta książka zdecydowanie, zdecydowanie dłuższa. Jest, e, jest dłuższa. Tak. Więc e, boom, proszę bardzo, super. banter banter. To <laughs> Hardy Boys Detective agency działające. E, w, przy współpracy z Wydziałem, e, z Instytutem Pamięci Internetowej rozwiązało kolejną tak. sprawę. Wspaniale. To już się są dwie. To jest Poza tym e, chciałbym nadmienić, że nasz e, success rate, czyli e, e, rata sukcesów e, wynosi w tym momencie 100%. 66%. Nie, no bo jeszcze no, dali nam to, żebyśmy znaleźli to dziecko, co A, e, na, otwarcie, ja na, na otwarciu tym, Lidla. Gdy mieliśmy się tak. za no, bo na, e, rzucili niestety nowe lody ekipy i na otwarciu lidla e, dziecko zaginęło niestety. E, naszym tropem było, że może je tam zatrudniono, ale okazało się, że, że nie, że prawdopodobnie... że, to był, to, że to był zwykły ochroniarz, <grym>, że to nie było to, dziesięcioletnie, to, dziecko to był zwykły ochroniarz z lidla. To był wczesny nastolatek po prostu i e, bardzo wczesne, wyjątkowo. Więc nie, bo to dziecko, wiesz, matka przyszła i mówi, a Robert nie wrócił, poszedł po lody ekipy na otwarcie Lidla w Skarżysku Kamiennej, a potem się okazało, że Robert ma 21 lat, tak wiesz, tak głupio mówisz, że on chyba nie chce po prostu wrócić do domu. Jest taka możliwość. I bo woli jeździć na deskorolce i palić lolę. A propos lolów pozdrowienia dla całego Lułu, czyli, o Jezu, nie, źle to powiedziałem, to nie jest lubelski Uniwersytet Łódzki, dla całego Uniwersytetu Łódzkiego i dla maczka, ekipy z Majorki, nie? gdzie on teraz zamieszkuje. I na przyszłym maczku, jeśli szukasz jakiegoś wytworu kultury, to nie wpisuj właśnie może tego czego szukasz właśnie na Emule, czy tam kurwa na Daxer, czy cokolwiek, tylko w Google. Tak i tam będzie, tam, tam będzie, bo ja w sumie nie wiem czy, czy ten, który, który z tych starych klientów jeszcze istnieje, tak naprawdę. i czym jest, ja nie? instalujesz go, a tam jest 40 to. wersji Bonzi Buddy, <noise> automatycznie się instaluje, łącznie z tym, że jedna jest prawdziwa, dosłownie Bonzi Buddy wprowadza się do ciebie do mieszkania w tym, w tym momencie i codziennie Choose rano wisely. budzi cię szeptając ci reklamy do ucha. Doskonale, stary. W ogóle to no, tak samo. To jest w ogóle e, rebootu Indiana Jonesa. Jedna ze scen, właśnie. Gdzieś będzie trzeba. Wybierz mądrze. I, I klikasz właśnie w arezy. Ale e, swoją drogą bardzo mi się podobało. Było takie nagranie sprzed lat. No może no, wtedy, kiedy te wszystkie programy do ściągania istniały e, i miały jakąkolwiek popularność, że w komendzie głównej policji, kurwa, gadają z jakimś tam wąsem i jest ujęcie na jego komputer, a w rogu. Tego osiołka poskubanym, ciągnął, rozumiesz, ciągnął kurwa w tego, nie miał tego zminimalizowanego emula miał, rozumiesz kurwa, z IP, siedział jakiś typ, jakiś tam haker i tak myśli, kurwa, a tak z ciekawości, zobaczę co to IP, wpisuje do KRS-u tam, gdzie wpisujesz IP i mówi, komenda główna policja, mówi, Motherfucking breadcrumbs. Kurwa, jakieś psy się wnią, po prostu ciągną moje 14 odcinkowy, wiesz, berserka, pierwszy, pierwszy upload. Um, Słuchaj, czy możemy w takim wypadku od, odkurzyć coś, co nie było robione jakiś krótki czas, ale... Um, jeżeli, wiesz, bo był kiedyś taki, e, tu słusznie ktoś zwrócił e, jeden z e, słuchaczy uwagę, że był taki segment, w którym prezentowaliśmy pomysły na biznes. Tak, był. E, nie wiem, czy pamiętam. Pamiętasz. pamiętam też. Ja mam pewien pomysł na biznes. Okej, okay, ale e, czy, czy ten biznes w jakikolwiek sposób nawiązuje do narkotyków? Nie, no nie bardzo, nie. Aha, nie, nie. bardzo, okej. Okay. bo my... właśnie, bo my mamy rzecz do zrobienia, w sumie chcieliśmy pogadać o narkotykach, faktycznie. Ja, no właśnie, bo tutaj zapowiedziałem w poprzednim, że to pierwsza część 420, bo się nie udało o narkotykach, zobaczymy w tym, no. ale dobra, dawaj. Dobrze, nie ma problemu, słuchaj, ja, ten pomysł jest tak złoty, że to jest una idea de aurum. Eternal. E, Normalnie, tak. Una, una idea, idea de eternit. <słuchaj> Tak, to jest bardziej idea d Eternitu niż same. <stary>, Stary, my już wyszliśmy, na której jesteśmy kurwa poziomie gęstości. My już nie, nie wdychamy Eternitu. My się narkotyzujemy samą ideą Eternitu. Faktycznie, 420 za nami. Ty w tym roku nie świętowałeś, nie? Z tego co rozumiem. No, a wiesz jak to jest na, na 420. Było 50 420, ale no nie. No widzisz, tak to bywa. Ja Środek też w tym tygodnia roku... nie, nie łapało się w te rzeczy. Nie ma opcji. Wtorek i 420 to jest dziwna, dziwna kombinacja, nie? To tak przyznam, no. że... Znaczy, jak to powiedział pan, pan, pan Holmes, We call it Tuesday. No właśnie. Jak, <laughs> jak, jak, ja jak pan przyznam. Cox napisał e, wesołego 420, więc. No tak. Wiesz, dla kogo, Są kogo ludzie, do tego którzy... kogo? No co ci powiem? Ale stary, ja po sobie patrzę, że. Ja bym nie dał rady, po prostu bym nie dał rady. Ostatnio zauważyłem, że miałem ten taki krótki relaps, gdzie kilkakrotnie marihuany niestety mi się zdarzyło zażyć. I druga sprawa, od razu się zamieniłem w najgorszą swoją wersję. Dwie możliwe, czy jeden, że wszystkie najgorsze podejrzenia, jakie mam względem swojej osoby, są prawdą. Oh, moje ulubione Wiesz, no. Tak. To jest horrendalne, po prostu. Ciężko się wtedy ze mną siedzi, bo ja ledwo się odzywam. Wyraźnie widać, że wiesz, serce mi zapierdala. Ja tak siedzę, tak jestem na skraju na pa ataku paniki tej tykoś... no, no, everything's wrong. A druga to jest dokładnie w sumie rewers tej postaci, czyli koleś, który w ogóle opisuje jakby ktoś był inny to niż, niż ja, ale chodzi o to, że no jest Człowiek, który gdzieś usłysza jakąś elementy teorii spiskowej i prezentuje ją jako 100% faktu, od razu też powiem, wymyślając ponad połowę. I siedzę i wiesz, kurwa, wiesz jak jest, tak, że... Nie, tak ogólnie, jeżeli się coś tam wiąże, to, to, to już wystarczy, nie? Tak, naginanie faktów, poziom potworny, nie? Tak już tam. A jak było wtedy, kiedy na granicy, wiesz? I tu się Dobrze, że nie masz w już. tym czasie, wiesz, dostępu do drukarki, bo ja ostatnio widziałem. Oh. Bo to jest kurwa, też niesamowita rzecz naszego obecnego społeczeństwa, mm. że teraz rzeczy bardzo łatwo wyprodukować na naklejki, na plakaty i tego typu rzeczy, prawda? Mm -hmm. I na przykład widziałem, że em, prawdopodobieństwo zarażenia się COVID mm -hmm. jest mniejsze według NASA z tak. jakiegoś powodu, niż bycie uderzonym meteorytem. A, okay. No, więc to prowadzi mnie do dwóch wniosków. Albo nikt tak. nie zachorował na COVID, albo w kurwę ludzi zostało uderzonych meteorytem w ciągu ostatnich lat <noise> w Polsce. Może, zależy jak policzysz, nie? bo jeżeli zostałeś takim małym i nawet o tym nie wiedziałeś, ale z model, modelu statystycznego by wyszło, że dostałeś. Znaczy wiesz co, ja myślę, jest, że tak, tutaj można pytanie, się doszukiwać jakichś takich, wiesz, że a, technicznie to jest możliwe, ale spodziewam się, że autor tego plakatu nawet technicznie nie próbował mhm. tego dopasować, tylko po prostu tak. usiadł, wyssał coś z palca i wkleił to na plakat, nie? A inny mądry tak. ziomek przejdzie obok tego i powie, no właśnie, kurwa, no o, co tak mówi. I to... I przyjmie to jako fakt. To no. jest bardzo, bardzo kiepskim pomysłem. Um, dzisiaj nie będziemy mówić o, o spekulacjach, ponieważ podesłałem Ci zresztą do zapoznania się raport o stanie narkomanii w Polsce. Sporządzony tak. przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Które znajduje się w Lizbonie, co też jest dość znaczące. Bo jak wspomnieliśmy, Portugalia, jeśli tego też nie wiecie, ona była forpocztą zmian, jeśli chodzi o podejście do narkotyków, poza oczywiście Holandią, wynikające z tego, że miała gigantyczny kryzys zarażeń AIDS, i tak zwanego, tutaj to się dość ciekawie określa zażywaniem ryzykownym, w którym może dojść nie tylko do przedawkowań, ale też zarażeń chorobami przenoszonymi właśnie poprzez dzielenie się strzykawką chociażby. I Portugalia, sama historia tego, jak Portugalia za pomocą no, takiego, dosyć trzeba przyznać, wieloatopowego projektu zmniejszenia tych liczb, depenalizacji pewnych zachowań, pomocy osobom, które są w kryzysie narkomanii. A nie, a nie. Oraz dokładnie tak. No, doprowadziła do tego, że obecnie nie jest może w ogonie, jeśli chodzi o jakieś te zażywanie ryzykowne, ale zdecydowanie. Bardzo, bardzo mocno ograniczyła te zarażenia AIDS i, i, i też przedawkowania. A w Polsce prezentuje się to następująco, przynajmniej tak mówi raport o stanie narkomanii. W roku 2016 śmierć poniosło wskutek narkotyków i to jest właśnie ten problem, o którym za chwilę wspomnę 204 osoby, zaś w roku 2017 202 osoby. I daje nam to. Oops. Trzeba przyznać tak gdzieś miejsce w środku peletonu, ponieważ w Europie mierzy się ilość zgonów na milion i tutaj o dziwo, a to jest też interesujące, jak myślisz, który kraj przewodzi w Europie, jeśli chodzi o ilość zgonów na milion mieszkańców? Z powodu zażywania środków tak. odurzających, nie wliczając alkoholu? Tak. E, tak, chodzi tu o narkotyki prawie wyłącznie. Tak. Hmm, ciekawe. Ciekawe. Ale to jest trochę zakłamana statystyka, bo tu chodzi o Estonię, która 130 osób na milion mieszkańców, ale to wynika z tego, że po prostu Estonia jest nieprzesadnie ludnym krajem no e, tak. i dość dużo zażywającym narkotyków z wiadomych względów. E, z powodu potem bliskiej, mamy szpa... bliskiego sąsiedztwa z Rosją. E, tak, tam się dość mocno imprezuje też poza tym. Tam jest tak, e, e, estończycy hardkorowe. wspaniali ludzie. Po, po, za, propsy, propsy i pozdrowienia też. Tak, tak. W, no i efekt jest taki, że następnym miejscem zajmuje Szwecja. 92 osoby na milion mieszkańców ponosi śmierć wskutek narkotyków. O, proszę. Ciekawe, prawda? O, Ale oczywiście, mi, że zawsze... następna jest Norwegia. Nie. Potem 73 osoby na milion to oczywiście Wielka Brytania. I oni A, rządzą, to... jeśli chodzi o liczby bezwzględne, ponieważ. Tam co roku śmierć ponosi 3000 ponad osób skutek mm -hmm. przedawkowania. Ale narkotu. oni tam też chyba nie mają zbyt dobrej. Znaczy ja nie wiem, czy w, czy w ciągu ostatnich 10 o, lat ta polityka lećpają. narkotykowa się im zmieniła, nie? Ale 10 <grym> lat temu no Rando tak. wpadało chyba w tę samą grupę, tak. Co heroina. Tak, tam w ogóle, wiesz, jedną rzeczą jest w Wielkiej Brytanii e, prawa, a drugie to jest ich Implementację, ponieważ, jak wiemy, system prawny, w ogóle angielski, jest dosyć odmienny od kontynentalnego. Tam nie ma ustaw, nie ma tego, co my nazywamy konstytucją, ustawą zasadniczą. To jest zbiór praw, które się uchwala w toku całego życia prawnego tej Unii, czy też właściwie królestwa. I w efekcie dużo zależy od tak zwanego ducha praw. A brytyjska Policja oczywiście to też powoli ulega zmianie. Jest słynna na cały świat ze względu na to, jak traktuje obywateli. Oni, oczywiście nie jest to też tak, że oni są tymi właśnie przysłowowymi bobimi, którzy tam chodzą i możesz im naszczać nawet do, do czapki, ale trzeba przyznać, że tam. E Podstawą kontaktu między władzą a obywatelem na tle narkotykowym nie jest karanie i automatyczne sprowadzenie tego na drogę sądową, to też formę kary. Tam chodzi głównie o to, żeby wyjaśnić sytuację. Aha, I tam, okay. stary, w praktyce ujdzie ci kurwa dużo, naprawdę, <głos> <głos> naprawdę ci ujdzie dużo, bo nie wiem, czy oglądałeś taki e, serial, e, który się nazywał Sara, e, żebym tutaj nie popieprzył. E, Lina Dahnam, e, Lina Danam, tak się ona nazywa dla HBO, zrobiła e, serial. Ona była jedną z tych showrunerek. E, e, firma chyba, nie, nie Firma. E, shit. U, uh, Industry, tak się nazywał, czyli nie, przemysł. Nie, 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 nic o, nie O młodych nie, to nie, to nie, to nie bankierach z City. I jedną z bohaterek jest um, właśnie amerykanka, która przychodzi do um, londyńskiego City i ona ma trzeźwą konstatację po spotykaniu się z brytyjskimi mężczyznami. Tak, czy tu wszyscy czpają cały czas? Odpowiedź? Tak. Brytyjczycy są niesamowicie ich spożycie narkotyków jest. Legendarne. I e, zamiłowanie do imprezy e, dość wysokie, e, więc e, nie dziwią te liczby, no tak. e, że tam dużo znaczy, osób niestety też skutek wiesz, tego umiera. Zastanawiam się po prostu, bo tak pytałem o to właśnie, chciałem mhm. odświeżyć te informacje, bo no, zastanawiam się, czy można wyciągnąć stąd jakiś wniosek, nie? bo znowu masz z drugiej strony mhm. Szwecję tak? na drugim miejscu, tak. która ma strasznie, i dlatego pytałem też o Norwegię, bo tam widziałem to na mhm. własne oczy, nie? że. No, no masz strasznie restrykcyjne prawo? Zgadza się, tak? Jakby takie podejście też do, do, do tego tematu na zasadzie: nie, to jest okropne zło i w ogóle, wiesz, nie rozmawiajmy mhm. w ogóle o tym i nie wspominajmy o tym. A, no, i to doprowadzi też do nadużyć, nie? Troszeczkę tak, tak. Taki tak, brak świadomości tego, i też takie no, zabranianie po prostu temu, nie? No, bo przywoływałaś tutaj Portugalię, no to tam jasne, tam ilość osób zarażonych, e zarażonych e HIV e m może spadła, e ale też pytanie, jak w ogóle, jak wygląda spożycie narkotyków, nie? Czy ono też spadło? I wydaje mi się, że mhm. tak. Że generalnie o... ta prohibicja ona no, nie wpływa pozytywnie na to, nie? Zabraniając komuś czemu tak. czegoś, tak naprawdę, i to chyba już wiemy od bardzo dawna, nie, no, no tak naprawdę nie mhm. uniemożliwiasz dostępu do tych substancji. Jedyne co robisz, to kryminalizujesz całe to działanie, nie? Zgadza się, tak. I sprawia, że opłaca się. Rzeczywiście, jeżeli chcesz się zająć zarobkowo, dystrybucją, produkcją narkotyków, to jest to działalność przestępcza z gatunku zorganizowanej. Nie tak. jest to już wtedy żart. Portugalia, rzeczywiście, gdy się wczytywałem, to tam nadrzędnym problemem było uzależnienie od opioidów Aha. w znaczeniu starej, dobrej helupy, To nie, tutaj nie ma co kłamać. I wynikało z tego, że po prostu tam 2000 ponad osób rocznie w latach 90. ginę, od, od AIDS i HIV. To są niesamowite liczby, to jest bardzo dużo ludzi, zwłaszcza, że to nie jest duży kraj. Obecnie jest, jeśli chodzi o zarażenia nowe, Portugalia jest na poziomie 3 na milion, średnia europejska jest 17,3 na milion mieszkańców, czyli udało się. To jest drugim elementem tego jest, że koszty tej polityki, jeśli chodzi o polityki narkopolityki, tej penitencjarnej, której do tej pory była, czyli właśnie skazywania, karania i ścigania, przesunięto nacisk raczej na zapobieganie, pomoc oraz terapię, spadły. Koszty znacznie, znacznie spadły w liczbach bezwzględnych, więc po prostu za. Mniej jest więcej. I to dla tych wszystkich utylitarystów, którzy no tak, ale karanie działa. W Wielkiej Brytanii naprawdę mamy przypał z jednym tylko rodzajem narkotyków, i to są właśnie opioidy. Tam opioidy są dość mocno karane. No ale nie zmienia faktu, że obecnie w tym, w tym momencie w Wielkiej Brytanii i to zdecydowany lider w Europie, aż 8,4, 8,5 osób na tysiąc mieszkańców, jakkolwiek to dziwnie brzmi, ale tutaj. No, nie, nie można inaczej, ma problem właśnie z opioidami. 8,5, czyli prawie 9 osób na tysiąc mieszkańców Sze Zjednoczonego nie. Królestwa. Ale tak, czy to, czy to gdy... jest ten w ramach tego kryzysu opioidowego, wyczerpianego tak, ze tak. Stanów, tak? spowodowanego tak, tak, jakby tak. pytaniem po... Oksji i wszystkich innych leków. U nich to jest inny tak, inny, wiesz, inny aspekt tego, ale też, też wynika z tego, że lekarze przepisywali w dużym stopniu. Jednocześnie posiadanie nielegalnych opioidów jest dojeżdżane. To nie jest też tak, jak właśnie koks czy, czy piguły, że mm -hmm. złapią cię, cię. Zresztą nikt cię nie łapie. W Wielkiej Brytanii naprawdę musisz, kurwa, nawywijać jak pojebany, żeby cię, żeby cię zgarnęli, bo tam uchodzi wiele. Ale jeżeli cię znajdą, niestety, z, wiesz, no, no co tu Okryć właśnie z Oksji, albo, albo nawet mocniej z jakimś fentanylem, to już nie są żarty. Tam wjeżdżasz wtedy na szeroko. I to jest też taki wyraz bezradności trochę, że rzeczywiście jest dalej tam ściganie i karanie za te narkotyki. No ale to, ty, ty, wiesz, no, nie ma też konsensusu co do tego, czy doprowadzenie do zdepenalizowania samych opioidów jest pożyteczne, ponieważ, no, jest to jednak grupa substancji, które są absurdalnie skuteczne. No jasne, tym, nie, ale robię. wiesz, to jest, no bo... Nie, nie możemy wrzucać opioidów i, mm -hmm. i, nie wiem, jaranda do tego samego worka, nie? Jakby są, są rzeczy i są rzeczy i, i są też rzeczy, nie? Jeszcze inne mm -hmm. rzeczy. I... Bardzo dobrze powiedziane, tak, tak. jest. <laughs> Słuchaj. No <laughs> i zastanawiam się Jednocześnie... też, no bo jakby z jednej strony. Myślę, że w duchu fortuencji nie, możemy się skupić na jaraniu, nie? I teraz przy jaraniu, tak, tak. Czy, czy, czy kryminalizowanie tego jest ma sens, tak naprawdę? Mhm. No nie wiem, nie. Tak. No tutaj jest e, e, praktyka naszych zachodnich sąsiadów do prześledzenia. Pozwoliłem sobie też poczytać tego, jak rozwiązano w kraju, który jednak do Ducha prawa oczywiście jest przywiązane, ale do litery jeszcze bardziej. Litery w znaczeniu tego, że jeżeli ustawa stanowi o tym, że ścigamy pewne um, rodzaje przekroczeń, to raczej się je ściga. Niemcy nie, nie są przesadnie um, w tym względzie podobni do brytyjskiego systemu. Um, ale jednocześnie ktoś poszedł po rozum do głowy i zaczął dodawać po prostu um, koszty, które się piętrzą w przypadku małych postępowań narkotykowych, które. No, są znaczącej przewagą, jeśli chodzi o przestępstwa i, i, i dalszy tok pracy organów ścigania, to to są głównie, wiesz, pierdoły. No. Wszyscy wiemy o tym, że nie chodzi nigdy o wielkie sprawy, o naprawdę poważne, przeżyte, przymyty i tak dalej. Chodzi o złapanie tego przysłowiowego dzieciaka z, z jointem no tak. i ustalono praktykę, w której. No nikomu się nie chce angażować w tym momencie sądów, prokuratorów i tak dalej. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do złapania kogoś z nielegalną substancją, no to lepszą metodą jest wszystko na drodze administracyjnej. Czyli są wlepiane kary, ale nie jest przede wszystkim jakkolwiek osoba, która została złapana z tym, sekowana, raczej jest kierowana w kierunku tego, że jeżeli rzeczywiście ma problem z... z, z Używkami to, żeby go opanować, a nade wszystko nie jest ona uznawana za przestępcę, bo no to no, jest Tak, to jest jeszcze rzecz, nie? że wpada ci, to tak. na te, wpada ci to do kartoteki i tak jak też w moim Świad i twoim się. przypadku za picie piwa w miejscu publicznym nie możemy już mhm. zostać policjantami. Chociaż Haj, tutaj... waj, no z... najgorsze no, na świecie. No, ale co to jest no, za kraj? Ja nie wiem, jak to przyży. E, to mówiłem przed chwilą o Niemczech. Aha, e, no i które... właśnie widzisz. Ciekawa e... sprawa, zaś w Polsce niestety na skutek e, to jest, była dość ważna rzecz, prawdopodobnie też słyszałeś o tym, że nowelizacja kodeksu karnego dawała szansę na pewne poluzowanie tych rygorów ścigania, ale. Nie zwracamy uwagi, że one w 100% są w gestii prokuratora. Tak. I widać w, jest... wyraźny podział mm -hmm. na Polskę wschodnią i zachodnią, mm -hmm. gdzie tak. już procentów nie przytoczę tutaj, niestety, ale wyraźnie no. m, częściej jakby m, te sprawy są umarzane właśnie w Polsce Zachodniej czy tam w dużych miastach, nie? niż w, 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 małych, w jakichś takich mniejszych miasteczkach w, Zgadza się, tak. w Polsce Wschodniej. I i to jest właśnie to, o czym ludzie często tak jakby zapominają, że sprawa polityki, narkopolityki w Polsce dość szybko staje się sprawą klasową. Trzeba tak to tak prostu nazwać, dotyczącą tego, że jest to metoda penalizowania osób młodych i zwykle nieprzesadnie majętnych. Tak, no to tutaj też Bo można ponieważ... rzucić od razu liczbami. W 2018 roku, tak, na ponad tam 60 kilka tysięcy zatrzymań, spraw związanych z narkotykami ponad 60% spraw, tak. to było posiadanie. Tak jest, dokładnie 37,5 tysiąca i to jest w ogóle jedna z moich ulubionych statystyk I coś, co, co przechodzi mnie także, z jednej strony: uwaga, zwykle co oznacza yy, dla młodego człowieka zatrzymanego z przysłowionym getem Oznacza to wydalenie z uczelni, jeżeli takową jakoś naukę pobiera, duże pracy. nieprzyjemność, na pewno utrata pracy, na pewno duże utrudnienia w uzyskaniu jakiegokolwiek zatrudnienia tak. oraz niemożność pełnienia niektórych funkcji. Wiadomo, że to brzmi dziwnie, ale jesteś tak naprawdę wykluczony. Dwa, to jest skaza na Twojej kartotece przez kilka dobrych lat. No tak. Oczywiście. I ten, ale nie zapominajmy ten... też o tak. 24 godzinach na dołku, nie? które też nie Dokładnie. są. No, sorry, nie? Ale to, 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 to nie może być miłe przeżycie na pewno. To, to, to musi się. być trauma, plus jakby na dołek nie wpada, że z innymi, wiesz, 20-latkami, których też złapali z gietem, czy tam z lolkiem w kieszeni, nie? Tylko po prostu siedzisz na dołku i dorzucają ci różnych ludzi, naprawdę różnych ludzi. Tak, Jasne. Nie? No i pewnie też tak samo jak, jak wiele, wielu, masz historię lub też znasz osoby, które powiedzą, e, nie było tak źle, policjanci byli spoko, e, w sumie skończyło się na tym, poradzili mi, przyznaj się do winy, my skierujemy i rzeczywiście wówczas z, ma zastosowanie ten przepis o tym, żeby odstąpić od ścigania, bo jest wola prokuratora. Jednakże pamiętajmy, jest nadal i niestety nie możemy podać, ile to jest procent spraw, ale są sytuacje, które powinny być na pewno wyeliminowane, i nie bez kozery. Polska ma wiele spraw przed ETS-em za tortury, i tak to się nazywa, podczas przesłuchań policyjnych i sytuacji, w której właśnie taki zwykle znany już wcześniej e, służbom policyjnym w jakiejś mniejszej, większej miejscowości. Ja teraz, oczywiście, buduję trochę scenariusz, ale. Musimy pamiętać, wskutek tego, że została znowelizowana ustawa o prokuraturze, obecnie przed sądem jest w pełni możliwość przedstawić dowody uzyskane w przesłuchania, z przesłuchania wskutek pobicia, zastraszenia przez policję. Nie jest to Sąd musi uznać je jako dowody, ponieważ obecnie kiedyś no, było to nazywane dowodami z zatrutego źródła. Nie można było przedstawić coś, co nie zostało uzyskane legalnie jako dowodu. Mm -hmm. Na szczęście skutek machinacji jebanego Zbigniewa Ziobry obecnie coś takiego zostało dopuszczone. I w ogóle wszystkie te zmiany zostały wiele innych. Można by również podsłuchiwać adwokatów. To akurat jest już inna sprawa, ale jest w ogóle bardzo niewesoło. Na dodatek te wszystkie zmiany zostały przepchnięte w ramach ustaw tak zwanych covidowych. Także witamy w Polsce, kurwa, A, 2021 no roku. A czy to jest ten sam... Czy to jest ten sam pan Zbyszek, co w 97 roku był ekspertem, e, nie, przepraszam, w 98 roku był ekspertem po tym, po wejściu w, w życie ustawy antynarkotykowej, która miała uderzać w producentów i sprzedawców, nie w ludzi, e, nie się. w ludzi, którzy posiadają je na własny użytek. To On był jednym z ekspertów cytowanych przez tą chrześcijańską organizację, która powoływała się na to, że nie tak powinniśmy ścigać wszystkich. Łącznie tych za tak. posiadanie, bo bullshit, fakt jakiś tam. Tak. To ten sam pan Zbigniew, wtedy, super. Dokładnie. Pod skrzydłami świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który wówczas był minister sprawiedliwości, to on kolanem dopychał te. Popierdoloną ustawę, do którą Brawo. dzisiaj praktycznie nikt nie jest w stanie się podpisać, nikt nie jest przyjąć w stanie odpowiedzialności i powiedzieć, co ona nam daje. Bo daje nam w tym momencie sytuację, w której co roku, tak jak wspomniałeś, jest popełnianych bardzo stałe od iluś lat swoją drogą. Jest to nie, niezmieniająca się prawie liczba. Przestępstw czy też spraw związanych z narkotykami, i pozwól, że Ci podam to wspomniane posiadanie narkotyków, jak ono się kształtuje. W roku 2013 było to 39 tysięcy osób, w 2014 35 tysięcy spraw, przepraszam, 35 tysięcy spraw, w roku 2015 33 tysiące spraw, w 2016 37,3 tysiące spraw, w 2017 39 tysięcy spraw, w 2018 37,5 hmm. Tysiąca spraw. Wszystko zupełnym przypadkiem w prawie 38-milionowym kraju się kurwa waha od 31 do 39 tysięcy spraw. Co ciekawe, jeszcze lepiej, w tym samym przedziale czasowym od 2013 do 2018 osoby podejrzewane, a później oskarżone o posiadanie narkotyków, mówimy tutaj o sprawcach, to jest zawsze od 22 tysięcy do 24 tysięcy osób ta statystyka nie ma szans się utrzymać w jakimkolwiek badaniu, jeżeli spojrzysz na to z boku. Nie ma możliwości, żeby ona była tak równiutka rok za rokiem. Ale po prostu brzmi tutaj jak bullshit fucking charges. charges. <laughs> Inaczej nie można tego nazwać, siomuś. Najzwyczajniej wygląda na to, że od iluś tam lat po prostu się watuje te statystyki. Oglądałeś The Wire? Wiesz, że statystyka jest królem, kurwa. I wiesz... E 85, y, jeden skorumpowany polityk przebija 85 ciał. Good to know. <głos> ale <głos> jest to, taka. Mnie to trochę przeraża, nie? Bo. Mm -hmm. e, no, no właśnie, nie? Przed 97 rokiem, no my kuczyliśmy, no nie byliśmy w sumie tacy, tacy starzy, żeby to pamiętać, mm -hmm. ale no to. To, to wyglądało zupełnie inaczej, jaka to musiała być ogromna w ogóle zmiana dla, dla wszystkich ludzi. Nie? Ja do, mhm. gdzieś tam dotarłem do tego, jak Mikołaj Kozakiewicz z Mównicy mhm. w Sejmie mówi o tym, że no, jeżeli ta ustawa przejdzie, no to on, jego, jego żona i jego y, syn będą od jutra kryminalistami, tak, bo jawnie tak, mówił o tym, że zażywają rekreacyjnie marihuany. Ta. I ja no. pamiętam ten czas, kiedy ta ustawa weszła i kiedy te wszystkie nagonki się wchodziło właśnie do tego, do, do szkoły, a tam było zażywasz, przegrywasz, w, w, wyglądając jak ta. gra komputerowa. Pamiętam, pamiętam przecież e, niesamowite wydarzenie w polskiej telewizji. Um, Czyli emisję tej popierdolonej kreskówki o nazwie, czy jak się nazywało? No. Szkatułka, sekretna szkatułka, coś takiego, gdzie wiesz, ja, gigantyczny fan Żółwiej Ninja, no, no. wiesz, zapowiadano to, to w ogóle nie wiem czy pamiętasz, ale to leciało na wszystkich programach o tej samej porze. Tak. Także nie A to dało były się od wszystkie tego... wszystkie postaci ze wszystkich kreskówek tak były tak tam, tak 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 no bo to wiesz było ale taki to było gówno. tam Sunday Saturday special nie i oczywiście w duchu tak. tych wszystkich kreskówek które musiały zawsze mieć jakiś morał na końcu i czegoś uczyć no to, to ale to był cały odcinek o tym nie i no pamiętam, jak ja to obejrzałem, jak mi to weszło, wiesz, weszło do głowy, nie? Ale potem wychowujesz właśnie takie, wychowujesz społeczeństwo, które niewiele wie o tych substancjach odurzających, automatycznie, wiesz, łączy każdą substancję odurzającą z tym, że to jest przestępstwo i że jesteś przestępcą. I wiesz, jaką to kaszę w ogóle robi młodemu człowiekowi w głowie, nie? Który gdzieś tam, no powiedzmy, za pomocą tak zwanego peer pressure, czyli czego? Ciśnienia. A, nie, to jest nacisk społeczny? No, presja pięknie, rówieśników. Tak, no, okay. Presja rówieśników. Tak, no. za pomocą presji rówieśników wiesz, gdzieś tam zajara Lolka, czy ściągnie Lufę, czy jeszcze coś innego. I wiesz, i nagle się czujesz tak, o Boże, co ja robię, nie? Co ja robię ze swoim życiem? Mhm. Jestem przestępcą. Idąc dalej, nie? Jakby, okej, okay, chcesz poeksperymentować z tymi rzeczami, automatycznie masz, jakby, kontakt z, ze światem przestępczym, nie? Jasne, na początku się ten świat przestępczy to jest Twój starszy kolega, który ma starszego kolegę, który ma w ogóle kolegę, który tam jest koksem i sprzedaje różne rzeczy, ale wciąż, no. nie? I jakby, no. My wychowaliśmy się właśnie w, te, w, te, w takich ramach tego, że kurde, no wiesz, dużo z tych rzeczy, które robimy, lubimy i ogólnie mhm. wydaje mi się, ok, jest mega nielegalnych, to jest przestępstwo i bla, bla, bla. I idąc dalej, wydaje mi się, że u niektórych. To, to, to napędza taki etos tego bycia, wiesz, rebeliantem i takiego, o, tak, kurwa, wszystkie narkotyki. I to wszystko sprowadza się do tego, że to jest bezmyślnie robione i, tak. i bardzo źle poinformowane, nie? Zamiast tak, dojść tak. do tego, i, i to jest to, dlatego wspominałem też o Norwegii, bo w Norwegii bardzo ciężko jest... Z alkoholem, nie? Podobnie zresztą jak w Finlandii, zresztą tak samo jak i w Szwecji, nie? I ja widziałem tam na studiach, jak pracując zresztą w klubie nocnym. Jak e, ci ludzie nie potrafią po prostu się alkoholizować, nawet, nie? Tak. Bo dla nich to jest na tak. zasadzie, o alkohol, dobra, to teraz kurwa, wleję w siebie wszystko, absolutnie wszystko, nie? A zupełnie <noise> tak. inaczej patrzysz na typa, który wiesz, tam przychodzi i mówi, o ja będę jarał, o ja pierdolę, nie? Dla ilu osób w ogóle wiesz, jaranie, czy tam, no nawet powiedzmy o fajkach, nie? To jest właśnie takie pokazanie się, że jestem dorosły, a nie, bo kurwa, szczerze mówiąc, to ja nie wiem, ja nie jestem w stanie uwierzyć, że ktokolwiek pali za dzieciaka fajki dla przyjemności. Po prostu nie jestem w stanie no. w to uwierzyć. Nie? Mhm. Ja nie paliłem nigdy papierosów, ale no wiem jak smakuje Lolek, tak? I to już nie tak. jest do końca przyjemne. A wiem jak śmierdzi tytoń i mówię, no nie wiem, kurwa. Taka sama fajka, to nie może być przyjemne. Po prostu nie może być przyjemne. Star. Szczególnie w wieku kurwa 13 lat za jak za chwilę masz iść na sprawdzian. No tak, ale z drugiej strony możesz nagrać zajebiste wideo, na którym mówisz, że to osiedle Nazywa się Brooklyn, Brooklyn, B -R u u Brooklyn, kurwa. I tu i robisz grasz I to jest salto. Przecież tak. temu dzieciakowi tak odbyło półca, że on już nigdy żadnej fajki pewnie nie spalił. Bo... Nie no. Pierwszy raz widzę, żeby komuś przetrąciło kręgosłup od jarania, ale słuchaj, no sytuacja jest obecnie smutna. Ciężko to inaczej nazwać, ponieważ. Yy, Zawsze to jest, wiesz, może, może, można podjąć tam, że ej, yo, ale o, o co chodzi, nie? Ale na samym końcu w 2018 roku 6558 osób zostało skazanych za posiadanie w Polsce. Zdaje się, że to nie jest dużo, ale każda z tych spraw, oprócz rzeczywiście, no właściwie to jest najciekawsze, każda z tych spraw zwykle nie oznacza dealera. Nie oznacza jakiegoś tam mitycznego, wiesz, Pabla Escobara osiedlowego. No nie, bo to wtedy star... byłyby skazane za, 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 za sprzedaż, nie? Za coś takiego. Myślę, no. że to się klasyfikuje no. też troszeczkę inaczej. Nie sądzę, żeby, wiesz... No jasne, no nikt nie przyklepuje posiadania, wiesz, dilerowi to przecież sensu nie ma. No ja pierdolę. Wiesz, jak? Jak, kurwa? No? Jak to miałoby działać? Więc to są wszystko, co do jednego osoby, które, dos no, miały pecha. I w Polsce, niestety, trafisz na złego prokuratora, masz pecha. Masz i to jest. To, trafisz na złego policjanta, masz, masz pecha. pecha. Chodzi o to, że ten kurwa kraj funkcjonuje pechem i szczęściem. Jakby to kurwa wielka ruletka. Wychodzisz z katy i może nie wrócisz, bo może, może będziesz miał przejebane i będziesz siedział, bo naprawdę sytuacja. Nie ulega poprawie, powoli też oddając sprawiedliwości, ponieważ od 2019 roku jest dostępna w Polsce medyczna marihuana, ale ponownie nie rozwiązuje to tego klasowego aspektu, ponieważ bądźmy szczerzy, to jest dla bogatych ludzi, nie jest to dla osób, które wiesz, no, jakby potrzebują pomocy w walce z, Faj z aparatem państwowym. Więc. Jest co prawda inicjatywa, która ponoć w tym roku w ogóle to jest się w mieści, że ma dojść do, dojść do jakiegoś większego przełomu dotyczącego medycznej marihuany i powolnego luzowania jakiegoś tam pały, jeśli chodzi o, o tę ustawę o narkomanii, ale póki co żyjemy nie dość, że pod jej rygorami, które są popierdolone, to dwa, wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja obecnie prokuratury oraz e, jaka jest współpraca z policją prokuratury. Ale to, co. Jak... No, jest kurwa tragiczne. Słuchaj, ale może I... ostateczny cel to jest właśnie totalnie jakby zablokować te wszystkie sądy i to wszystko, nie? Bo okej, okay, to jest tysięcy osób skazanych, tak? Ale ile tak. tych spraw było umorzonych? I zanim te sprawy zostały umorzone, to ja już o tym wspominałem przy okazji mojego ostatniego trzepania przez policjantów na, na wałach we Wrocławiu w czerwcu, mhm. ci mówiłem, nie? Ile osób jest zaangażowanych w to, żeby nic się nie wydarzyło na koniec dnia, tak? No bo. Okej, okay, sprawa tak. została umorzona, ale tak, ci musieli iść na patrol na Wały, musieli obszukać jakichś ludzi, tak, zamiast się zająć jakimś, jakąś poważną sprawą. Potem ktoś mnie musiał doprowadzić na dołek, tak? Znaczy musiałby, gdyby tam wtedy coś u mnie znaleźli. Mm -hmm. Potem jest cała rozprawa, tak? Co też sądy już są zapchane, tak? I już są statystyki tego, że tak. sądy od 2015 roku funkcjonują o wiele gorzej niż funkcjonowały wcześniej. No i teraz jeszcze właśnie, jeszcze dopychasz to tym, jeszcze tu, a jeszcze za to, jeszcze za to, nie? A tu koszty sądowe, a tu coś, kurwa, no ale żyjemy w kraju, w którym pieniędzy jest w bród i można je rozdawać na lewo i prawo. Dokładnie. Więc jesteśmy z drugiej w stanie... Strony... <laughs> Od 2013 jesteśmy w stanie co roku 22 do 24 tysięcy osób, kurwa, przegonić po sądzie i mamy w dupie, zupełnym przypadkiem, tę samą liczbę. Coś tak czuję, że pewnie rośnie ona dość mocno do połowy roku, a potem nagle już jest trochę mniejsza dynamika. I to nie jest nic nowego. Doktor doktorowanie, jeżeli można tak określić, statystyk w Polsce jest długie. Tutaj jest też takie określenie, które pan Milan Kudera kiedyś na opis tego, co mieliśmy w rzeczywistości. Takiej Kawkowskiej. On powiedział kiedyś, że w świecie opisanym przez Kawkę kara znajduje winę. <śmiech> <śmiech> czyli, czyli nie chodzi nawet o to, żeby było jakiekolwiek przestępstwo, jakieś naruszenie praw. Chodzi o to, że jeżeli musi zostać wydana, uzasadniona, no kiedyś oczywiście, wiadomo, z, z, z powodu totalitarnego, totalitarnej natury tego, tego opisawego, opisawego, opisanego społeczeństwa, to tutaj bardziej z tego rzędu, że wszyscy czują, właściwie nie wiem kto, ciężko mi znaleźć kogoś, kto popiera w ogóle te, te zapisy tej ustawy, ale załóżmy, że są, że jest ogólne przekonanie w naszej wspaniałej chrześcijańskim narodzie, że należy przestępców karać ich do więzienia sadzać. No to żeby ta kara znalazła winę, co roku około 6,5 tysiąca osób musi mieć grube nieprzyjemności tylko po to, żeby tak. gdzieś tam, zmawiając paciorek, ktoś się czuł lepiej. A jest tak to, jak to wygląda? Kurde. Jest to mega dziwne, nie? No, bo jest to mega dziwne, jak jak, jak popatrzysz na historię Polski, tak? Mhm. Jakby dwudziestolecie międzywojenne. Czy komuna. Ale to też, też, też elity, jakby, tak? Nie, no co, jeżeli Jeszcze. za komuny się, 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 wiesz, by było łagodniejsze prawo narkotykowe. I okej, okay, no mhm. by, mieliśmy tą epidemię kompotu i w ogóle, ale czy... No i, to, i teraz wiesz, czy rozwiązaniem na epidemię kompotu, który, nie oszukujmy się, nikt kurwa nie stoi, nie ma straganu z kompotem i go nie sprzedaje, tak, helupiarzom, mm -hmm. tylko po prostu idzie banda helupiarzy, zbierają sobie te szypułki, czy jak one się tam nazywają, maku, tak, i robią sobie kompot sami w domu. Ponownie. Więc w jaki no sposób, no. Te, te, jak wiesz, ta delegalizacja tego w jakikolwiek sp w sposób w nich uderza, sorry, bardzo niezgrabne zdanie, nie? Nie, no to jest. Słuchaj, no nie wiem, czy za naszego życia uda się, żeby. Jakkolwiek nie mówię, że dogonić Urugwaj, który wprowadził legalizację marihuany, jednocześnie też taką państwową, czy pewne części Stanów Zjednoczonych coraz większe, które jakoś idą po rozum do głowy, czy przykłady bliższe nam takie jak właśnie Portugalia, Dolicha, Czechy, czy nawet no Holandia jest tutaj oczywiście złotym standardem. Ona ma swoje problemy związane z tym, że to jest dosyć schizofreniczna polityka narkotykowa od dawien dawna zresztą nie aktualizowana. W tym momencie cieszy jedyne to, że jest jakieś. No ale wiesz co, to samo mówiliśmy, to samo ja słyszałem przy poprzedniej kadencji i to samo słyszałem, kurwa 10 lat temu, że już się zmienia, ponieważ coraz więcej i nawet pan premier Donald Tusk mówił, że za młodu palił im tak. i się tego... Panie Donadzie Tusku i panie już tam do Kaczyńskiego to szkoda gadać nawet. I Kwasu mówił, powóż... że żałuje tej ustawy. Ja, tak. Mnie to zawsze rozczula, że ci wszyscy politycy to żałują tych rzeczy, ale dopiero po czasie nie? i nagle tak, idą tak, po tak. rozum do głowy i mówią kurde może jednak nie trzeba no było to... tak gnębić ludzi za te wszystkie rzeczy. Dokładnie. No to kurwa żałujesz, no to może czynny żal. Warto by było wykonać i, i coś zrobić w tym. Momencie. Wiesz, no ale... Ja nie wiem, bo jakby ja jestem też zmęczony trochę traktowaniem polskiego społeczeństwa jak, jak takiej bandy przedszkolaków, w którym wiesz, nie można ich puścić po prostu samopas, tylko właśnie trzeba wszystkiego kurwa zabraniać, i, i wiesz, jakby wydaje mi się, że sukces dopalaczy mhm. pokazał jak polskie społeczeństwo chce substancji psychoaktywnych w swoim życiu, tak? I, teraz... I żeby się za... naćpać, zrobi wiele, nawet życie i zdrowie zaryzykuje, kurwa. No Więc tak, i teraz, musicie, I popatrz, że ktoś i, jak popatrz, okay, sery... dlaczego no. ci ludzie sięgali po te dopalacze? No, no, nie, no nie da się temu zaprzeczyć, tak? Ten rok, czy ile te dopalacze były dostępne, to był po prostu Boom, nie? Ile osób no, narobiło, zrobiło po prostu fortuny na tym wszystkim. Dlaczego? Bo to no, ile... było dostępne. Tak. Było dostępne i było po prostu, mogłem sobie wyjść i to kupić, tak? I robili to, kurwa, jeden z drugim, z trzecim, z czwartym, prawie wszyscy. I zastanawiam tak. się, y czy to jest w jakikolwiek sposób lepsze kupowanie designer dragów i jakichś, kurwa, spice'ów śmierdzących rybom i tego typu rzeczy, niż po prostu zajeranie, wiesz, zwykłego lolka. Mam nadzieję, że się przekonamy jeszcze za... Ja następny joint jaki zamierzam zapalić to legalny, pierdolę. Taki mam, taki O, mam, proszę. E... o proszę, Taki mam oficjalne postanowienie. This is a banter first and special. E... Nie podchodźcie do mnie nigdy w ogóle, ja nie palę, ale jak będzie, będzie przegłosowane, jak już ta kurwa zawiśnie na oknach parlamentu ta kukła, ten, ten ziobro, to już będziemy mogli gadać i... Z wielką przyjemnością na krakowskim przedmieściu se jointa na legalu, bo tak powinno wyglądać w prawdziwym, e, poważnym społeczeństwie, gdzie się traktuje ludzi jako dorosłych, kurwa, a nie jak za przeproszeniem, wiesz, że w, wpierdala ci się na, na kiermany jakiś typ <grym> z drugim i udaje, tak jak, no, no może tu nie będziemy przywoływać o chodzi, ale... Gdy został zatrzymany, i magluje go trzech, kurwa, brudnych karych, i mówią mu: My ci chłopie teraz życie ratujemy. Tak, kurwa, rzeczywiście. I zgodnie z prawdą powiedział: Teraz to byście mnie wypierdolili z uczelni z roboty. To, no. jest, to jest wasza zasługa. Dzięki chłopaki, kurwa. Życie. Bardzo kurwa, jest wasza Daj spokój po prostu. Ej, smutno się zrobiło, ale z drugiej strony, słuchaj, coś na plus, coś na minus. Znaleźliśmy słuchaczka, cudaczka, tak. czy tam jak, jak on się zwał, więc e, nie jest też tak, że nie spełniliśmy swojego obowiązku tak. dzisiaj. A mamy też e, następne sprawy do rozwiązania, jeśli chodzi o klinikę prawną e, e, Banter and Banter Concierge of Crime. E, Wiadomo, Rico Case dalej nad nami wisi i niczym miecz Damoklesa grozi nam. Tyle miecz rzeczy się dzieje. To... Rico Case. Jesteśmy w kontenerze. Ja przehandlowałem z tymi dzieciakami ostatnio parę ciekawych rzeczy. Co tu w ten kontener napierdalają tymi kijami? Zaczynam też podejrzewać, słuchaj, <noise> mam takie podejrzenie, że my jednak nie jesteśmy jednak, że nas trochę oszukali. My nie jesteśmy jednak tak. w kraju byłej Jugosławii. No tak, no bo krzyczą, ja tam czy bym mógł... Y tu, tu picia trochę, one krzyczą Agła, Agła. Ja mówię, co, kurwa? <grymne> no i słuchaj, ale wiesz jak ja się czuję, bo ja tu od nich, wiesz, przehandlowałem kupiłem sobie burek trochę rakii. Tak. A teraz mówię, tak. kurde, nie wiem czy to jest Burek. Nie wiem, czy to jest rakija, jak my jesteśmy w tym regionie. Stary, co ja no nie jem? jest ci mówić. Ale... ale kiedy ostatnio widziałeś Burek w Tortii? <grymne> Wydymali nas, kurwa. No dobra, słuchaj, bo tu gadu-gadu, nagle się zrobiło godzina 40 tak. z lekkim hakiem. Jak to się mówi na Skuk lubelszczyźnie, to wiem z pierwszej ręki od prawdziwego lubelszczenina, my tu gadu-gadu, a paznokcie rosną. No dokładnie, taka syka. A Szwajcarzy rowery kradną, a ewentualnie, i co nie jest potwierdzone, e, motory. E, słuchajcie, e, dziękuję wam bardzo serdecznie, mieliśmy okazji się przedstawić, ale to w następnym odcinku na pewno. Tak, dzięki. Tak jest, ja. trzymajcie się.